Iceberg to formuła, w której im głębsza warstwa jest, tym są mniej dostępne, słabo znane lub też zazwyczaj straszniejsze rzeczy z wybranego tematu. I dziś będziemy sobie omawiać ten oto potwornej wielkości iceberg z Reddita, który dotyczy traum dzieciństwa pokolenia Z, więc no, zapraszam do oglądania. William Afton's Corpse. William Afton to główny antagonista serii horror gier Five Nights at Freddy's. I tutaj trauma u gracza może być spowodowana tym, że jego ciało gniło i praktycznie złączyło się z kostiumem Springtraba, który założył na siebie. Do tego gracza sami po włączeniu fundowała lekki jumpscare z Williamem próbującym wyjść z kostiumu. FNAF Jumpscares. Tutaj nie ma za dużo do powiedzenia. Po prostu ta gra jest obfita w jumpscary, które stanowią niezłą karę za przegranie w grze. Swojego czasu wielu youtuberów nieźle darło mordę na widok tego. Chociaż jumpscary dość szybko przestawały być straszne, jak się już widziało je setny raz. Agamemnon Counterpart. To jeden z wielu spooky filmików na YouTube. Filmik zaczyna się od ostrzeżenia. A potem pojawia się napis mówiący: w roku 2571 w stercie gruzu na ruinach pewnej niebieskiej planety znaleziono kasetę. To, czego będziesz świadkiem, nie jest zawartością kasety. To zupełnie inne nagranie. Następnie pojawia się nagranie przedstawiające postaci z jakiejś starej kreskówki podchodzące do ekranu z napisem: zróbmy sobie nowego przyjaciela. I nagle rozlega się krzyk. Wszystko staje się coraz bardziej zniekształcone oraz psychodeliczne. Pojawiają się też inne postacie, tak samo dziwnie wyglądające jak te pierwsze. Pod koniec krzyku staje, a razem z nim nagranie. Wkrótce po przesłaniu materiału, na Some Ordinary Games Wiki opublikowana zostaje creepypasta, twierdząca, że ta kaseta jest związana z japońską sprawą morderstwa i gwałtu oraz że te krzyki pochodziły od ofiary. Niedługo potem nagranie zebrało dużo odsłon i było omawiane na niejednym kanale typu Top 5-3 strasznych filmików na YouTube. I cało wyszło, że nagranie nie jest związane z żadnym morderstwem, tylko to był zwykły filmik stworzony przez dwóch artystów na potrzeby jakiegoś konkursu. A krzyki pochodziły z jakiegoś francuskiego filmu. Giga Bowser. To olbrzymia i wzmocniona wersja Bowsera z gier o Mario. Po raz pierwszy pojawił się jako ukryty boss w Super Smash Bros. Nie dziwię się, czemu znalazł się na tej liście. Swoją aparycją mógł przestraszyć niejednego młodszego gracza. FNAF 4. Tutaj nie muszę nic mówić. Design postaci w tej grze mówi sam za siebie. Sabrina from Pokémon. To po prostu jeden z dziwniejszych rywali, z którym Ash musiał się zmierzyć w serii Pokémon. Minecraft Mobs. Minecraft to gra, w której wszystko jest kwadratowe. Tak samo stworzenia w tej grze, przez co mogły niektórych przerażać swoim pokracznym wyglądem i zachowaniem, szczególnie taki Enderman. Creepypasta. To głównie straszne historyjki, ale napisane w necie. Niektóre naprawdę dobre i straszne, a inne strasznie chujowe. Swoją drogą, czy widzieliście, że na podstawie niektórych past stworzono całkiem spoko serię Luigi's Mansion Beta Game Over? Ta, gry z Luigi'm tropiącym duchy zawsze były nieco spooky. W becie pierwszej gry widok Luigi'ego w Game Overze niektórych młodszych graczy nieźle straszył bądź smucił. Vulgar Mario Sprite Animation. Z Mario i mu podobnymi postaciami często pojawiały się jakieś dość wulgarne animacje, na które na pewno nieraz natrafiłeś. Zazwyczaj te filmiki są strasznie popierdolone. Haunted Gaming. To gry, które są do teraz robione i są tak poryte, że aż ludzie zaczęli uznawać je za nawiedzone czy coś w tym stylu. Wiecie, Satan, Sonic Exe, straszna przeróbka Maria, No Players Online. W icebergu przytoczony jest Mutahar z kanału Some Ordinary Games. Natomiast u nas w Polsce wydaje mi się, że Disowski jest odpowiedzialny za nagrywanie tego typu gier. Scary Car Commercial. Ach, kto by nie znał tego filmiku z jadącym po pięknym krajobrazie autem.
Po czym nagle wyskakuje to coś. Siemanko! W kwietniu 2004 roku niemiecka firma Kaffee, produkująca kofeinę, wypuściła 9 20-sekundowych reklam telewizyjnych w ramach kampanii Wide Awake dla swojego napoju kawowego. Swoją szokującą grafiką miała symulować efekt, jaki daje produkt po spożyciu. Końcowo reklamy zostały wycofane przez multum skargi, raczej nie muszę mówić skąd się wzięły. Inflation scenes. Tutaj głównie chodzi o sceny z filmów, w których postacie na różne sposoby stawali się praktycznie wielkimi kulami. I zakładam, że najbardziej chodzi o tą scenę z Charlie, fabryka czekolady, gdzie jedno z dzieci zjadło jakiś prototyp słodycza i zaczynało rosnąć, zamieniając się w wielką kulę i do tego zmieniając kolor i ten widok budził dość dziwne odczucia. Euphoria War Animations. I tutaj podobny temat. Głównie chodzi o fetysz polegający na tym, że pierwsza postać zjada tą drugą, przez co robi się otyła, czy tam zmienia się w kulę. Ciężko stwierdzić, bo połowa fetyszystów totalnie nie umie rysować. Ale wracając, jakieś randomy narzucali na YouTube filmiki z DeviantArta użytkownika Euphoria, który zanimował masę tego typu mało ekscytujących filmów. I jak za dzieciaka było to strasznie dziwne i może nawet przerażające, tak teraz wiadomo, że to po prostu jeden z wielu niszowych fetyszy. Chociaż to chyba bardziej połączenie dwóch fetyszy. I domyślam się, skąd u niektórych osób mógł pojawić się fetysz ze zjadaniem kogoś. Spanish Miss Paint SpongeBob Parodies. To strasznie poryte przeróbki SpongeBoba. Zazwyczaj w tych filmach robionych w Paincie postaci ze SpongeBoba robiły jakieś niemoralne rzeczy i odcinki kończyły się na tym, że wszyscy się po prostu pozabijali. Ogólnie przeróbki ze SpongeBobem zawsze były strasznie przejebane i nie polecam. Tego tematu niestety nie mogę omówić, gdyż YouTube autentycznie blokuje cały film za jakiekolwiek gadanie o tym odcinku. I chyba nawet jakiś komentarz wyjaśniający ten temat pod pierwszą częścią Iceberga został usunięty przez YouTube, więc no super. Scar's Death. Raczej wszyscy znają tą scenę z Króla Lwa. Skaza w obliczu śmierci zdradza hieny i okłamuje Simbę, po czym znienacka go atakuje. Skaza przegrywa walkę z Simbą i spada z klifu, gdzie na dole zostaje brutalnie zabity, czy też zjedzony przez swoich dawnych sprzymierzeńców, których zdradził. No cóż, ten widok był nawet przerażający, jak kiedyś. Sailor Moon Villains. Chyba w tym punkcie chodzi o to, że niektórzy antagoniści z Sailor Moon mieli nieco straszną aparycję, ale nie jestem pewien. Luigi. To mem oparty na postaci Luigiego z edukacyjnej gry Mario is Missing. Możecie go znać z wielu powalonych i często pozbawionych jakiegokolwiek sensu przeróbek nazwanych YouTube Poop. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Luigi to też ulubiony mem twórcy 4chana. A przynajmniej był ulubionym przez niego w 2007 roku. Missingno. Ach, Missingno. To był zwykły glitch w grze Pokémon, który po odkryciu stał się miejską legendą. I było pełno creepypast na jego temat, które głosiły, że Missingno jest jakimś złym bóstwem czy coś w tym stylu. Gdzie tak naprawdę w grze był zajebistym glitchem, dzięki któremu mogłeś duplikować swoje przedmioty w grze. Nie robił nic specjalnie złego. W późniejszych grach nie był już takim fajnym glitchem i mógł nawet zepsuć grę. SpongeBob Close Up. W kreskówce SpongeBob często pojawiały się takie śmieszne zbliżenia na postacie, które może nie były jakoś specjalnie straszne, tylko w większości raczej ohydne. Scary Maze Game. Kogo brat albo znajomy nie wkręcił w granie w straszny labirynt? To była krótka gra flashowa zrobiona przez Jeremy'ego Winterauda, w której przechodziłeś przez dwa łatwiutkie levele aż do trzeciego, gdzie było trzeba lekko zbliżyć się do ekranu, by go ukończyć. I wtedy nie jeden niewinny człowiek się obsrał przez wyskakującą twarz opętanej dziewczynki z egzorcysty wraz z donośnym krzykiem. Niektórzy przez tą grę zwyczajnie się przestraszyli, a inni rozpierdali swoje sprzęty, chociaż takie nagrania były prawdopodobnie ustawione.
Herobrine. Minecraft i na przykład taki Garry's Mod mają pewną wspólną cechę. Otóż grając te gry samemu, czujemy jedną wielką pustkę. Gdzie byśmy nie byli, dokąd byśmy nie poszli, jesteśmy sami. Jak przez to w Gmodzie powstały historyjki o ciemnych postaciach, tak w Minecrafcie powstał Herobrine. Wszystko zaczęło się od 2010 roku, w którym na Minecraftowym forum została zamieszczona krótka historyjka zaniepokojonego gracza, który skarżył się na to, że w jego świecie znajdują się jakieś dziwne konstrukcje, których sam nie zbudował, i inne rzeczy sugerujące czyjąś obecność. W którymś momencie nawet w oddali, we mgle, widział jakby innego gracza. I tak główny bohater tej historii zaczął pytać ludzi na forach o tą postać i odkrył, że paru graczy również posiada ten problem. Po dłuższych poszukiwaniach informacji odkryli, że to brat Notcha, twórcy Minecrafta. Sam Notch, zapytany o brata, miał odpowiedzieć, że miał kiedyś brata, ale zmarł. Po tym wszystkim gracz wrócił do swojego świata w Minecrafcie, ale dziwne rzeczy już się nie pojawiały. I tak oto kończy się ta historia. I pomimo tego, że historia jest dość krótka, dzięki niej powstała istna lawina creepypast, filmików i teorii spiskowych o Herobrine. Do tego stopnia, że Notch musiał tłumaczyć ludziom, że nigdy nie miał żadnego brata. O coś takie jak Herobrine nie było nawet zapisane w kodzie gry. Ale to i tak nie przeszkadzało trollom przez długie lata nabierać innych graczy. W maju 2011 roku nawet Notch lekko strollował, publikując update w Minecrafcie i w liście dodanych i naprawionych rzeczy było również dopisane usunięcie Herobrine'a. Szef gets boiled alive ad. Czasami w telewizji między zwykłymi reklamami mogłeś natrafić także na reklamy społeczne, w Ameryce nazywane PSI. W tych reklamach głównie są przypominane ważne sprawy typu nie bierz narkotyków czy też nie jedz za szybko. Wszystko często jest przedstawiane w dość drastyczny sposób i o ile w Polsce, z tego co widziałem, takie reklamy były po prostu dziwne, tak w Ameryce to ostra jazda bez trzymanki. Tu macie jeden z przykładów. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance who I won't be marrying this weekend because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. Jeśli to was nie przeraziło, to spokojnie, w trzeciej warstwie jeszcze tego wrócimy. I Feel Fantastic to jeden ze straszniejszych filmików na YouTube. Pojawił się on w 2009 roku i przedstawiał tego oto strasznego androida imieniem Tara, śpiewającego piosenkę. Z racji, że nie było za dużo wiadomo na temat filmiku, ludzie zaczęli spekulować na jego temat i wymyślać teorie. A najpopularniejsza mówiła o tym, że filmik został stworzony przez mordercę, który przebrał Tarę w ubrania swoich ofiar, a rzut na puste pole we filmiku miał być miejscem, w którym ciała ofiar zostały ukryte. Jeszcze inna teoria mówiła o tym, że Tara zabiła swojego twórcę, przez to, że po wypuszczeniu filmu słuch o nim zaginął. A prawda jest taka, że filmik po raz pierwszy pojawił się w necie już w 2004 roku, wraz z innymi teledyskami z tym samym androidem. Ale zacznijmy może od początku. John Bergeron jest twórcą Tary. I nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że chciał masowo robić i sprzedawać androidy. To znaczy, jeśli dokopiemy się wystarczająco głęboko, możemy dostać się do screenów stron internetowych, które jakby prezentowały Tarę. Mówiono było, że można ją wykorzystać jako wyświetlacz do parków rozrywki, lub do reklam albo badań, czy zwyczajnie do rozrywki, gdyż potrafiła ona śpiewać. John później zaczął sprzedawać te dyski ze śpiewającą Tarą na DVD. I te teledyski później od czasu do czasu były rozpowszechniane w internecie jako straszne filmiki. Końcowo Johnie suchy zaginął. Wydaje mi się, że odciął się od tego projektu przez tę teorię o morderstwach. Tom Goes to Hell. Chyba każdy pamięta ten odcinek Toma i Jerry'ego. Tom jak zwykle próbuje złapać Jerry'ego i o dziwo tym razem spadająca na niego rzecz go zabija.
Tam idzie do kociego nieba i w kolejce do nieba odwala się to chore gówno. What some people won't do. Thomas. Tom, by dostać się do nieba, musi najpierw przekonać Jerry'ego do podpisania certyfikatu o wybaczenie. Po długim przekonywaniu Jerry decyduje się podpisać certyfikat. Jednak jest już za późno. I dzieje się to. A na szczęście to był tylko zły sen. A oni. To główny antagonista gier o tym samym tytule. Jest on istotą, która mieszka na opuszczonej rezydencji na obrzeżach miasta. O oni wiadomo tylko tyle, że pochodzi z innego świata. DNA Productions. Jeśli oglądasz Jimmy'ego Neutrona, to na pewno kojarzysz logo DNA Productions ze swoją pojebaną trzyoką maskotką. Shrek Zorcyst. Pewnie każdy oglądał Scared Shrekless, a bardziej po naszemu Shrek ma wielkie oczy. To był krótki odcinek specjalny z okazji Halloween, w którym baśniowe postacie ze Shreka opowiadały sobie straszne historie. I standardowo jest tu masa popkulturowych nawiązań, w tym wypadku do filmów grozy. Między innymi jest parodia Egzorcysty, w którym Shrek miał za zadanie być opiekunką dla pojebania opętanego Pinokia. I nie mam pojęcia, co robi w tym icebergu ten odcinek specjalny, bo nigdy nie był jakoś specjalnie straszny. I w ogóle moim zdaniem jest on przekozacki i w sumie polecam każdemu zapoznanie się z nim, czy nawet obejrzenie go setny raz. Coś wspaniałego. Bambi's Mom is Killed. Śmierć matki Bambiego jest jednym z najbardziej szokujących scen z filmu Disneya. A zarazem był to pierwszy raz w historii kina, w którym dzieciom zostało ukazane pojęcie śmierci rodzicielskiej w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie widziano. Gdy tytułowy główny bohater spędza czas ze swoją matką, w którymś momencie matka wyczuwa czyjąś obecność, po czym nagle każe uciekać Bambiemu. Podczas ucieczki można było usłyszeć strzały oraz krzyk matki każącej Bambiemu biec przed siebie i się nie odwracać. Bambi, gdy dociera do schronu, odkrywa, że dotarł tam sam. I szybko wyrusza szukać matki. Ale jedyne, kogo znajduje, to swojego ojca, mówiącego te słowa. Your mother can't be with you anymore. Sonic CD, Fun is Infinity Screen. Gdy piraciłeś gry z Soniciem, mogłeś przypadkowo zainstalować wersję, która po włączeniu dawała taki obraz. I tak, przez ten obraz pewnie nie jeden złodziej przestawał ściągać nielegalnie gry. Sonic CD w teście dźwięku po odpowiednim wpisaniu liczb również mógł wyskoczyć ten obraz. Jakby kogoś zastanawiało, ten napis oznaczał nieskończona zabawa Sega Enterprises. A ten przerażający Sonic miał być twarzą jednego z deweloperów gry, o ksywie Majin. Co ciekawe, muzyka, którą właśnie słyszycie, pochodzi z północnoamerykańskiej wersji gry. W oryginalnej japońskiej wersji brzmiała ona tak. I jest nieco mniej straszna. W amerykańskiej wersji ponoć także miał być skopany tłumacz. I ksywka Majin została przetłumaczona jako diabeł. To jest dosyć zabawne i narodziło sporo durnych teorii. Maynard's Elevator Ad. To reklama gum, która została nakręcona w dość dziwaczny sposób. Zresztą zobaczcie sami. Choo 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 cho
Warmy Close Up. Tutaj znowu nie mam za dużo do powiedzenia, po prostu obejrzyjcie. Mr. Creepypasta z FNAF Audios. To filmiki dotyczące lore FNAF-a. I audio w tych filmikach jest przekozackie. Polecam chociaż chwilę posłuchać. One Missed Call. To jakiś słaby amerykański remake japońskiego horroru. Chyba jedyne czym straszył to tylko swoim nieźle zrobionym plakatem. Max Sugar Rush. Ten punkt dotyczy kreskówki Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster. I odcinka, w którym to Max praktycznie naćpał się cukrem i przez co zaczął zachowywać się jak pojeb. Three Lame Studio. To kanał na YouTube, który masowo produkuje jakieś pojebane filmiki. O, na przykład... O. Ja pierdolę. Adult Clay Animations. To animacje stop motion, stworzone przez Lee Hardcastle'a, w których wszystko jest zrobione z gliny, przez co wygląda to jakby były dla dzieci, ale uwierzcie mi, nie są. Z jego dzieł możecie najbardziej kojarzyć Hamster Hell, czy też niekanoniczne przygody Ricka i Mortiego. Jednak jeśli nic z tego nie kojarzycie, to polecam obejrzeć, co prawda można po nich mieć taką traumę, szczególnie po dwóch częściach Hamster Hell. Ale warto dla animacji, która jest naprawdę uroczo zrobiona. It. Tutaj spoko horror i nieważne czy oglądałeś nowy It czy stary It, na pewno nie jedna scena cię przeraziła. Bizetta Boss Battle. Jeden z bossów w grze The Legend of Zelda Twilight Princess znajduje się na tej liście głównie przez swoją transformację ze słodkiego pupilka w to coś. Freddy Fazbear Laughs. Czasami podczas grania we FNAF można było usłyszeć straszny śmiech Freddy'ego. George Doom's Reveal. Ta cała scena w filmie Kto wrobił Creeka Rogera, kiedy to sędzia Doom postanawia ujawnić się jako kreskówkowa postać, była nieźle powalona, ale po kolei. Podczas walki z detektywem Eddiem, Doom przykleja się do Clay'u, co uniemożliwia mu jakąkolwiek ucieczkę od walca, który go miażdży. Już cały ten widok i jego krzyki są nieco niepokojące. I po tym jak walec praktycznie brutalnie miażdży wszystkie kości i zapewne wnętrzności, Doom nie ginie, tylko wstaje i okazuje się, że nie jest on człowiekiem, tylko kreskówką. I po tym jak się nadmuchuje, by przybrać nieco normalne kształty, swoją drogą wypadają mu przy tym oczy, super, zaczyna atakować Eddiego. W walce końcowo Doom ginie, w jeszcze lepszy sposób topiąc się w gorącym sosie. Jako ciekawostkę dodam, że sędzia Doom w usuniętej scenie z filmu miał być ujawniony jako zabójca matki Bambiego. Shy Guy Unmasked. Ogólnie jeśli jest jakaś popularna postać, która nigdy nie pokazuje twarzy i jest bez przerwy zamaskowana, to zawsze znajdą się fanarty, które pokazują jak twarz takowej postaci mogłaby wyglądać. I czasami jest ukazana twarz w śmieszny sposób, a czasami w dość upiorny. Coco from Animal Crossing. Coco to zwykły villager z gry Animal Crossing. Bycie na tej liście zawdzięcza swojej dziwnej aparycji, która jest połączeniem królika z kokosem. Chociaż możliwe również, że jej wygląd odnosi się do japońskich posągów kaniwa. Co to jest, pytacie się? Otóż to takie posążki, w których trzyma się prochy zmarłych. Mario Get Possessed. To filmik zrobiony przez jakiegoś dzieciaka, który nagrał jak pluszak Mario zostaje opętany przez ducha i nie wiem kogo to wystraszyło, a tym bardziej spowodowało jakąś traumę. Scottish Anti-Drug Photograph Ad. To antynarkotykowa reklama, która w dość specyficzny sposób pokazuje jak człowiek zmienia się przez narkotyki. Suicide Mouse Avi. To filmik z 2009 roku ukazujący zapętloną scenę spacerującego myszka Miki ze straszną muzyką w tle. Im bliżej końca, tym wszystko coraz bardziej staje się zniekształcone i do tego muzyka zmienia się w dość niepokojący krzyk. W opisie można było znaleźć niedługą historyjkę o tym, że ten film to zaginiony odcinek kreskówki stworzony przez Disneya i że po jego obejrzeniu popełniasz samobójstwo czy coś w tym stylu. Jak każda creepypasta o zaginionych odcinkach jest ona chujowa i beznadziejna. Ale z racji, że wtedy były początki creepypasta, stała się dość popularna i nawet potrafiła przestraszyć.
Peppa Pig and the Bacon. To jest jeden z popierdolonych filmików. Został stworzony przez tego osobnika na Newgrounds. Był od czasu do czasu wrzucany na YouTube i w nim świnka Peppa spotyka jakiegoś kurwa pojebanego typa, który oferuje jej bacon na spróbę. Przez co Peppa staje się pierdolonym kanibalem. Peppa! SOS kanibalizmu! No! Zatęte! Po części ten filmik śmieszy, ale po części jest też przejebany. Hola, hija! Ya es hora de que vayas a la escuela! Tarzan łami. Tutaj chodzi o tą abominację Tarzana z amerykańskiego teleturnieju, w którym jak przegrasz, to chyba tracisz pieniądze. A widzowie dostają taki oto mini jumpscare. Mr. Dave's MLP Animation. Mr. Dave stworzył parę gore animacji z My Little Pony, w którym nasze słodkie kucyki, głównie Pinkie Pie, brutalnie wyrywają kończyny drugim. Jeśli lubicie gore i krwistą napierdalankę, to polecam jego filmik o nazwie Smile, który jest tak pojebany, że aż fajnie się go ogląda. SpongeBob and Patricks. Te dwa arty. Jeden pokazuje humanoidalnego Patryka, który ma pojebaną przeszłość, był protagonistą niejednej trollpasty, a drugi SpongeBoba ze strasznie rozdziawionym ryjem. Oba obrazki budzą dość dziwne odczucia. Violin Girl Jumpscare. Kreskówka Chorek Tchórzliwy Pies zawsze była czymś ala horror dla dzieci. Jak większość horrorów miała jumpscary i oto jeden z nich. Jeff Duckham z Puppet. Jeff Duckham to komik brzuchomówca, który do robienia komedii używa takich dziwnie oglądających lalek. Mobit PSI Ads. Niektóre z reklam społecznych są serio dość mocne. Zobaczcie zresztą sami. It's okay, I can do it. Oh shit, that thing. God, say a bloody thing. Zombie Avengers. Tutaj chyba chodzi o tą bekową animację, w której postacie z Marvela są zombiakami. Ale punkt może też dotyczyć samego komiksu, który jest jednym z tych najstraszniej narysowanych komiksów, jakie widziałem. Arnold's Nightmare. Ktoś oglądał Hey Arnolda? Ja też nie. Ale tak czy siak, tytułowy główny bohater raz miał koszmar, a w nim to... Jason Voorhees, Unmasked. Jason Voorhees to główny antagonista serii Piątek 13. I znaczy, że te filmy są w gatunku horror, to Jason ma straszną, zdeformowaną twarz. I w prawie każdej części jest ona pokazana. Za każdym razem wygląda nieco inaczej niż poprzednio. Arnold Head, Freeze in Space. The Magic School Bus to jakaś kreskówka dla dzieci. W pierwszym odcinku tej kreskówki nauczycielka z całą klasą wyruszają szkolnym autobusem na księżyc. W pewnym momencie jeden z uczniów nie chce wracać na ziemię, na co ten drugi się wścieka i następuje ta scena. Janet, you want proof? I'll give you proof. Here's proof of what'll happen to you if you stay here with your stuff. Arnold, no! Mimo, że ta scena wygląda jak jakieś samobójstwo, to dzieciakowi nic się nie stało i aby się przeziębił.
Enemies Bad. To stara animacja, w której pijany Mario kłóci Luigi'ego. Just what I needed. Yummy. What? I got it. Oh no. Następnie Luigi oswaja się ze swoją traumą i decyduje się dorwać i zabić swego oprawcę. I ten filmik jest naprawdę przegięty. Mario! On setting Simpsons Scenes and Parodies. Cały serial ma swoje mroczne momenty, również Simpsonowie. No i tu ma Onion Smash. Ach, stary dobry filmik z Inoue. To jest dziewczyną z anime, machającym porem z dziwaczną fińską muzyką w tle. Ale czy widzieliście, że ten filmik posiada też mroczniejszą przeróbkę? McDonald's Knows Ad. To stara reklama kawy z McDonaldu, która jest dziwna, ale jeszcze w tym icebergu zobaczycie bardziej porypane rzeczy związane z McDonaldem. Jason Voorhees and Freddy Krueger Skills. Tutaj z racji na dość duże podobieństwo pozwoliłem sobie połączyć oba tematy. No i tak, zarówno Jason z Piątku 13, jak i Freddy z Koszmaru z ulicy Wiązów są istnymi maszynami do zabijania i nie jedna ofiara została zabita w dość wymyślny i brutalny sposób przez tę dwójkę. Turbo. W pierwszych odcinkach bardzo dobrej kreskówki o nazwie Steven Universe tytułowy główny bohater postanawia pomóc swojemu koledze w pracy i sprawia, że kostium maskotki pizzerii ożywa oraz wykonuje pracę za kolegę. Później w maskotka wymyka stres pod kontroli i dzieje się to. Ale szczęśliwie sytuacja zostaje opanowana. Humpty Dumpty Kinder Ad. To reklama Kinder Niespodzianki z tym kurwa czymś. To jest pojebane, że ktoś zaprojektował taką abominację Humpty Dumptygo, a jeszcze ktoś inny zgodził się puszczać to jako reklamę dla dzieci. Let Me Hear You War Cry. To strasznie posrana przeróbka z sceny z filmu Full Metal Jacket, w której sierżant i szeregowy krzyczą na siebie w dość upiorny sposób i do tego ich twarze są podmienione na coś w rodzaju lalek. You don't scare me. Work on it. Sir, yes, sir! Celiac. To twórca, który produkuje dość ciężkie do opisania filmiki. Zresztą zobaczcie sami. Not Without My Handbag. To krótki film z przeuroczą animacją, inspirowaną zapewne filmami Tima Burtona. Film opowiada o małej dziewczynce i jej cioci, która spóźniła się z zapłaceniem raty za pralkę, przez co za karę trafia do piekła. Ale nie siedzi ona jednak tam za długo, gdyż zapomniała zabrać ze sobą swojej stylowej torebki, zatem wraca z zagrobu po nią. Diabeł, który po części przyczynił się do losów ciotki, po dowiedzeniu się o ucieczce zaczynają ścigać. Widziałem się różne dziwne rzeczy, ale końcowo diabeł dostaje za swoje i ciotka z torebką wraca do piekła. Scarecrow Hallucinations. W filmie Batman Begins Batman zmusił Scarecrowa, aby wdychał własny gaz halucynogenny. Przez co ten widzi Batmana jako jakiegoś diabła. Call of Duty. Ta seria gier ma często jakieś spooky easter eggi. Przykładowo ten ukryty pokój. Albo masa jumpscare'ów.
Często występuje również straszna muzyka oraz niepokojące dźwięki w tle. Gra także posiada wiele brutalnych scen śmierci. I w sumie to te gry są o wojnach, a wojny są straszne. DeviantArt. To była kiedyś bardzo popularna strona do wrzucania swoich prac, zazwyczaj rysunków, by inni mogli je zobaczyć i przy okazji skomentować czy też zalajkować. I spośród normalnych rzeczy często znajdowały się jakieś straszne prace, zahaczające o gore i tym podobne. Ale i tak to pikuś w porównaniu z masą pojebanych prac, zrobionych przez i dla fetyszystów wielu bezbożnych oraz po prostu dziwnych rzeczy. Flapjack Cat. Flapjack to dość dziwna, stara kreskówka o chłopcu, co to chciało zostać piratem i wyruszyć na wyprawę, by odkryć cukrową wyspę i ta. Ta kreskówka miała więcej pojebanych i niepokojących scen niż jakakolwiek inna, ale żeby nie być gołosłownym, macie tu jedną z bardziej straszniejszych scen. I think I know what you want. String! Jimmy Neutron Family Hour. To jest chyba moja ulubiona przeróbka Jimmy'ego Neutrona. Po prostu spójrzcie, jak to wszystko karykaturalnie wygląda. Fabuła również wyśmienita oraz nietuzinkowa. Mama Jimmy'ego chce zrobić obiad, na co jego ojciec z dupy zabija ją shotgunem. Jimmy, your mom is dead. I każe synowi zamówić pizzę. Now it is time for father-son bonding. Bond with me, Jimmy. Gdy żarcie przyjeżdża, dzieje się to. Here's your pizza. The pizza is aggressive. Oh shit. Just another day in the life of Jimmy Neutron. Mario Rom. W 2010 roku na stronie SMW Central jeden z moderatorów strony o nicku Adam wstawił posta, w którym opowiadał, że podczas sprawdzania sekcji haków czekających na moderację, nawiasem mówiąc, haki to lekkie przeróbki gier, które są zrobione przez fanów, w tym wypadku Super Mario Bros. Ale wracając, Adam spośród dennych i beznadziejnych haków znalazł jeden dość dziwny, to nazwie Mario z dużych liter. Sam opis haka wydawał się być nieudolnie przytłumaczoną oryginalną fabułą Super Mario World. Z racji, że prezentacja tego haka była dość dziwaczna, Adam postanowił pobrać go. I po otwarciu uświadczył dwa pliki. Jeden był ROM-hackiem, a drugi był plikiem TXT. Główny bohater postanowił najpierw otworzyć ten drugi plik z ciekawości, co autor haka ma do powiedzenia. A zamiast tego został ciąg liter i symboli, jakby autor wkleił kod gry do pliku TXT. I jedyne co ciekawego znalazł, to 6 razy wklejony tekst Find Me. Adam długo nad tym nie rozmyślał i włączył samego haka. Ekran tytułowy również był dziwny, gdyż nie przedstawiał nic poza napisem Mario. Zero jakiegokolwiek podtytułu, czy chociaż nazwy autora. A sam Mario wydawał się mieć zmienioną paletę barw na nieco szarą. Fabuła gry też była nietypowa, gdyż w niej głównym antagonistą nie był Bowser, lecz sam Mario. Większość poziomów była również dziwna i jakby połowa rzeczy z poziomu została wywalona, przez co poziomy były niemalże puste. Co jakiś czas można było natrafić na jakieś dziwne wiadomości. Pod koniec gameplayu, po pokonaniu bossa, w grze wyświetliła się taka oto komunikacja. Ofiara numer 1. Gałek ocznych nie można było znaleźć. Ofiara została odkryta leżąca na swoim dywanie. Przyczyna śmierci nieznana. Na całym ciele znaleziono niezidentyfikowane odciski palców. Ta wiadomość nie spodobała się Adamowi, ale mimo to grał dalej. I na końcu gry Mario wszedł do pokoju, w którym była jedna wielka dziura i po wskoczeniu do niej gra się kończyła. Adam pod koniec posta zapraszał do dyskusji na temat tego haka. I tak pod postem pojawiły się komentarze, w których spekulowano, czy Mario nie zrobił czegoś strasznego w krainie dinozaurów, za co trafił do piekła.
ukazał się również sławny komentarz użytkownika Kieran Menor, który postanowił przekonwertować ten plik TXT na JPEG i wyszedł mu ten oto obrazek, z którego właściwie słynie ta pasta. I muszę to przyznać, że ten obrazek chyba nigdy nie przestanie budzić niepokoju. Sam obrazek pasował trochę do tekstu z pierwszą ofiarą, przez co zaczęto spekulować, czy ta gra nie ma jakiegoś związku z prawdziwym seryjnym mordercą. Ale końcowa prawda jest taka, że gra i obrazek powstały przez twórcę o nicku Mario, napisanym z dużych liter, który stworzył hack tylko po to, by konkurować z innymi strasznymi grami jak Sonic Exe czy Miss Fortune. Sims 2 I Eat My Baby for Dinner. To dość głupi filmik zrobiony z nudów, który opowiada o małżeństwie, w którym mąż dopuścił się zdrady. I żona w ramach zemsty postanawia usmażyć na grillu i zjeść własne dziecko, za co trafia do więzienia. James Coty Splata. James Coty to koleś, który należał do tej grupy osób, której nie podobało się to, jak w kreskówkach jest ukazywana przemoc. Wiecie, te sceny, gdy na postać spada jakiś ciężki przedmiot lub dostaje w głowę z żelazkiem. I jedyne, co się dzieje, to odkształci mu się głowa na chwilę. I James postanowił stworzyć wystawę takich scen z domieszką realizmu. I efekty wyglądają tak. Później także powstawały animacje, które mają nieco słabszą jakość od tego, co było na wystawie, ale i tak są nieźle poryte. Michael Jackson Ghost Footage. Ten punkt odnosi się do filmiku, na którym dziennikarze z kamerą weszli do domu Michaela Jacksona i wyłapali coś dziwnego na kamerze. I zaraz BUM! Wyskakuje jumpscare Michaela Jacksona. Istnieje jeszcze druga wersja tej przeróbki. Woody's Nightmare. W pierwszej części tej historii Woody, przez to, że Andy mu niechcący rozprął rękę, miał koszmar, w którym zostaje przez to wyrzucony do kosza z innymi zepsutymi zabawkami. Final Destination Devs. Myślę, że każdy z was choć raz natknął się na którąś z części Oszukać Przeznaczenie i dostał traumy przez zobaczenie którejś ze scen śmierci. Ja miałem kiedyś traumę przez tą scenę na moście w piątej części. King Boo. I znów wracamy do Luigi Manson. I pod koniec gry final bossem i jednocześnie wrogiem odpowiedzialnym za porwanie Mario okazuje się być król tych wkurzających duszków z Super Mario Bros. I walka z nim jest dość przejebana, bo wciąga nas przez obraz do innego wymiaru i do tego zmienia się on w Bowsera. Most Brutal Metal Scream. To parodia tego i tak już dość dziwnego teledysku zespołu Mudvayne, w którym pojawia się ten epicki krzyk. Area Nickelodeon Ads. W telewizji po długich pokazach reklam często takie kanały jak Nickelodeon miały coś w rodzaju intra. I czasami były zrobione w trochę przekombinowany sposób, przez co zamiast bawić, przerażały dzieci. Gear Ghost. Ten filmik na pewno znacie. Pojawił się on na niejednym kanale z topkami. Sam filmik szczerze bardziej przeraża sposobem kręcenia oraz reakcją dziewczyn na ducha niż samym strasznym duchem. Lavender Town. Ach, Lavender Town. To cmentarz dla Pokémonów, który był strasznie dymany we wszystkich creepypastach i teoriach o Pokémonach. Cała muzyka z tego miejsca stała się legendarna i każdy słyszał tą zmyśloną plotkę, że rzekomo przez tą nutę jakieś dzieci w Japonii popełniły samobójstwo. Ogólnie cmentarz w kolejnych częściach Pokémon zmieniał się.
Jako ciekawostkę dodam, że to nie jedyny cmentarz w Pokémonach, ale z jakiegoś powodu tylko Lavender Town jest znane. Rainbow Factory to jedna z pierwszych piosenek kanału Brownie Dance Party. I o ile większość piosenek z tego kanału jest spoko i polecam sobie posłuchać, tak Rainbow Factory jest średnie i ma strasznie edgy historię o kucykach z My Little Pony robiących złe rzeczy. Rasputin Death. Ach, kolejna brutalna scena śmierci, tym razem w bajce Anastazja. Billy Reveals History. Kreskówce Mroczne Przygody Billy'ego i Mandy w odcinku Halls of the Time Billy wraz z Irwinem przypadkowo odrzucili klepsydry, które symbolizowały długość życia każdej osoby. Przez co z biegiem czasu wszyscy robią się coraz młodsi. Bohaterowie postanawiają wrócić do hali z klepsydrami, by to naprawić. Lecz jest już za późno i koniec końców wszyscy zostają wymazani z egzystencji. To jest dość mrocznym zakończeniem jak na kreskówkę dla dzieci. Cute Sphinx Explosion. To kanał, na którym urocze rzeczy wybuchają. Three Trunks Death. Odcinek Kryształowe Jabłko zawiera jeden z bardziej niespodziewanych zakończeń w Pożną Przygodę. Otóż pod koniec odcinka, gdy Finn, Jake i Słoniczka docierają do tytułowego kryształowego jabłka, dzieje się to. Okay. Woo! How's it taste, Tree Trunks? Yeah, how is it? Finn, Guardian Angel. I znowu pora na przygodę. Tym razem odcinek o nazwie Lochy, który w sumie był jednym ze słabszych odcinków, bo Finn z Jake'em się pokłócili, rozdzielili i tak przez połowę odcinka oglądamy, jak Finn dostaje od wszystkich wpierdol, aż natrafia na swojego anioła stróża. Anioł jednak okazuje się być również potworem i wywala go do wielkiego kotła, aby go upiec. Na szczęście tam natrafia na Jake'a, któremu również nie szło w lochy. Oboje się godzą i w sumie to taki typowy, generyczny odcinek każdej kreskówki, więc mech. OMG Amazing Dancer. Już kolejny w tym icebergu jumpscare, który jest nudny i bez plotu. GTA San Andreas Bigfoot plus UFO. Wielka Stopa oraz UFO zawsze były poszukiwane w GTA San Andreas. I o ile Wielka Stopa nigdy nie istniała w GTA San Andreas i wydaje mi się, że ta plotka powstała głównie przez liczne mody, tak tematy UFO faktycznie były poruszane w GTA San Andreas, ale końcowo obie te rzeczy pojawiły się dopiero w GTA 5. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej zarówno na temat UFO, jak i Wielkiej Stopy, to polecam dwa filmy VX Tame'a, w których w miarę obszernie są omawiane oba te tematy. Shay St. John. To była modelka z lat 90., która na wskutek wypadku kolejowego została dość mocno oszpecona i do zakrycia blizny używała części od manekinu. W którymś momencie życia była modelka spotkała młodego reżysera, Ricka Faulknera, który zauroczony jej nietypowym wyglądem zachęcił ją do tworzenia filmików. I tak w 2006 roku na YouTube zaczęły być dodawane upiorne filmiki z nią w roli głównej. Nieszczęśliwie na początku 2010 roku Eric zmarł na skutek krwawienia wewnętrznego, a sama Shay niedługo później miała zostać odnaleziona martwa w jej garażu wokół manekinów. Prawda jest taka, że Shane faktycznie zmarła, bo była samym Ericiem Faulknerem. I tak, Shane St. John to nie jest żadna modelka, tylko zwykły projekt artystyczny, stworzony przez Erika, który wymyślił całą straszną historyjkę z wypadkiem i przebierał się za kobiecego manekina. W projekcie pomagał mu Carl Crew ze swoją firmą Weaselmania. I tak nagrywali upiorne filmiki aż do śmierci Erika. A z racji, że były wtedy początki internetu, cały projekt cieszył się dość dużym zainteresowaniem i do dziś wiele osób uznaje te filmiki za jedną z większych traum dzieciństwa. Yo! Zanim obejrzycie kolejne warstwy, muszę was lekko ostrzec, bo niektóre tematy w nich będą nieco mocniejsze. Oczywiście nie dla mnie, bo ja jestem twardzielem, ale niektórzy z was mogą się bać, więc tak tylko mówię. Zim and Deep Become Bologna. Kolejny temat dotyczący tej powalonej kreskówki Invader Zim
Tym razem odcinka, w którym Zim ukuł czymś swojego wroga, Deepa, przez co ten zaczyna powoli zamieniać się w mięso. Ale przypadkowo samego siebie też zmienił, przez co cały odcinek obaj starają się to odkręcić, ale nieskutecznie. Przez co oboje końcowo stają się kiełbasami bolońskimi. Bill Zeifer to główny antagonista kreskówki Wodogrzmoty Małe, który jest demonicznym trójkątem z dość potężnymi mocami. Jest on również chyba jednym z lepszych kreskówkowych antagonistów. Imo najlepszy odcinek z nim to Stog Opera, w którym Bill podstępem ukrada ciało Deepera i zraczy, że dawno nie posiadał ciała, które czuje fizyczny ból, jest nim strasznie podekscytowany, może aż za bardzo. Najlepsze w tym odcinku jest to, że z czasem swoją aparycją i zachowaniem mocno zaczynało mi przypominać Mastera z Doctor Who, co jest świetne i uwielbiam. Burger and Fries the Cat. Ktoś nazwał kota burger i frytki, ale to nie jest tak przerażające jak dźwięki, które wydaje ten cholernie agresywny kot. Exploding Tiger Chick. To kolejna reklama społeczna. I z tego co ogarniam, to dotyczy ochrony tygrysów przed wykorzystywaniem ich wbrew woli do rozrywki. Rake Sighting. The Rake to humanoidalna kreatura, która często ma jakieś nadprzyrodzone moce. Ogólnie The Rake to jest jedna z popularniejszych postaci z Creepypast i stała się właściwie miejską legendą. Na YouTube możecie znaleźć wiele filmów z rzekomo The Rake'iem, które są oczywistym fejkiem, bo nagrać jak się łazi nago w lesie jest łatwe. Poza tym Rake to wymyślona postać przez anonimowego użytkownika 4chana, który swoją drogą możliwe, że inspirował się nieco starszą miejską legendą o nazwie Goatman. Cupcakes. To creepypasta opowiadająca o żądnej krwi Pinkie Pie, która jako swoją pierwszą ofiarę wybrała Rainbow Dash. I cała pasta skupia się głównie na szczegółowym opisie tego, jak jeden kuc brutalnie torturuje drugiego. Mimo tego, że sama pasta jest co najwyżej niesmaczna, stała się popularna i powstało wiele innych fanowskich historii oraz filmików inspirowanych tą pastą. W tym nawet wcześniej wspomniany Mr. Davey zrobił ładnie wykonaną animację. I muszę przyznać, że ekspresje twarzy, jakie dodał tym kucom, czynią cały film jeszcze bardziej pojebanym. Gory SML Videos. SML to twórca, który nagrywał masę filmików dla dzieci i do nagrywania nich używał maskotek z popularnych franczyz i wiele filmików, o ile nie każdy, niezbyt nadawało się do puszczania dzieciom. Przez to, że fabuła tych odcinków byłaby dość mroczna i odwalały się powalone rzeczy. Samurai Jack Haunted House. Wszystko w tytule. Samurai Jack trafia do nawiedzonego domu i dzieją się dziwne rzeczy. Duchy, opętania i tak dalej, które serial standardowo ukazuje w naprawdę malowniczy i niekonwencjonalny sposób. SpongeBob Face Freeze. Tu chodzi o odcinek, w którym Patryk ze SpongeBobem spędzają czas na robieniu śmiesznych min. I trzeba przyznać, że autorzy nieco przesadzili z kreatywnością. Ich miny były coraz bardziej przerażające. Na końcu odcinka wszyscy przyjaciele SpongeBoba kończą z zamrożonymi, dziwnymi twarzami. Down is your enemy. To coś w rodzaju intra, ale oznaczającego zakończenie, w tym wypadku nadawania kanału Adult Swim. Wiecie, to ten kanał telewizyjny, do którego są tworzone same perełki, na przykład Robot Chicken, Mr. Pickles czy Rigi Morty. Ale wracając, z jakiegoś pojebanego powodu kanał z dość mocnymi kreskówkami dla dorosłych dzieli dobrze nam znany kanał z kreskówkami dla młodszej widowni Cartoon Network. Ale spokojnie, bo Cartoon Network jest puszczany w godzinach dziennych, podczas gdy Adult Swim jest puszczany w godzinach późnych. Z racji, że Adult Swim to nie jeździ jajcarze, gdy ich program kończył nadawanie, zawsze dodawał jakieś dziwne lub nieco straszne intro końcowe. Jeden z bardziej spooky był puszczany między 2005 a 2010 rokiem. Świt jest twoim wrogiem. I to pewnie nie jednego wcześniej wstawającego albo zarywającego nockę dzieciaka przestraszyło. Obecne intro nadal jest nieco dziwne. Sami zobaczcie. Niestety u nas w telewizji raczej tego nie zobaczymy, bo Adult Swim nie ma w Polsce, to jest bardzo przykre.
Jedyny sposób, by obejrzeć jakiś ich serial legalnie, to przez platformy streamingowe. W telewizji też niby coś tam leci, ale bagam, kto ogląda polską telewizję. Tamto po godzinnym pokazie reklam jest puszczane milion odcinków jednego i tego samego chujowego serialu. Cell Absols. Cell to jeden z antagonistów Dragon Ball Z, który by zwiększać siłę używał ogona z igłą. I robił to w dość brutalny i przerażający sposób, wbijając ogon w swoją ofiarę. Tym samym wysysając z niej praktycznie wszystko. Później postać ewoluowała i brała moc w nieco mniej drastyczny sposób. Chociaż moim zdaniem z czegoś strasznego zrobili coś nieco zbereźnego na swój sposób. Lila Koma. Ach, Futurama. Mój ulubiony serial. Temat dotyczy odcinka o nazwie The Sting, który jest jednym z bardziej depresyjnych odcinków. W tym odcinku profesor o dziwo daje dobrą wiadomość, oznajmiając bohaterom, że tym razem nie muszą wybierać się na misję, gdyż jest niebezpieczna dla takich mięczaków jak oni. Fry i Bender się cieszą, ale Lila chce udowodnić, że jej drużyna nie jest słaba. I w ten sposób wyruszają na misję polegającą na wydobyciu kosmicznego miodu. Misję udaje im się wykonać, chociaż mieli dość blisko do śmierci pod jej koniec. Niestety Lila wcześniej na pokład wzięła uroczą pszczółkę, która się obudziła i zaczęła atakować Lilę. Wtedy Fry ją uratował i zabił pszczołę. Radość na statku jednak nie trwała za długo, gdyż Fry tego nie przeżył. I w ten oto sposób, dzięki głupim decyzjom Lili, Fry zginął. I tak po pogrzebie Frya Lila nie mogła pozbierać się po stracie i zjadła dwie łyżeczki miodu, po których idzie się spać. Już nie spotyka Frya. Długo to spotkanie nie trwa, gdyż Lila szybko budzi się ze snu i zaczyna wierzyć, że Fry gdzieś żyje i próbuje się z nią skomunikować. I tak mniej więcej przez cały odcinek się dzieje. Jest sen w śnie. Lili przez sny zaczyna dość mocno odbijać i już nie odróżnia prawdy od snu i końcowo decyduje się popełnić samobójstwo poprzez przedawkowanie kosmicznego miodu. Jednak na szczęście Fry ją budzi, tym razem naprawdę. I tak naprawdę okazuje się, że Fryowi udało się przeżyć, a Lila doznała prawdziwych obrażeń od pszczoły, przez co zaszła w śpiączkę. Mimo tego, że cały odcinek kończy się dobrze, to jest zajebiście mroczny i brzmi jak jedna wielka alegoria do depresji czy coś w tym stylu. I'm Not Patrick. To dość dziwna i trochę szokująca przeróbka sceny ze SpongeBoba. Zobaczcie sami. Patrick! What are you doing here? I'm not Patrick. I'm not Tommy Stew. Ten temat dotyczy kreskówki jeszcze bardziej zapomnianej od Hey Arnolda o nazwie Pełzaki. I w tej niezwykle brzydkiej kreskówce główny bohater ma koszmar, a w nim dzieje się to. Tommy! I'm not Tommy! Yeah! Stew! I didn't know you were coming over. Dirty One Favors. Tu chodzi o reklamę społeczną dotyczącą dzisiaj już wycofanych ze sprzedaży papierosów smakowych. Z tego co ogarniam, chodzi głównie w tym wszystkim o to, że smakowe pety w Ameryce były reklamowane, jakby miał to być produkt dla dzieci czy coś w tym stylu, co jest oczywiście co najmniej niesmaczne. There is nothing. Dość podobny filmik do I Feel Fantastic. I mimo 16 lat na karku jest ciągle straszny. Przedstawia on kobietę, która wygląda jak jakiś manekin. Siedzi przy stole mówiąc słowa There is nothing od tyłu. Po czym umiera. I w połowie filmiku się cofa. Jak domyślacie się, film to dzieło artystyczne. I gdy zapętlimy filmik, nie ma on początku ani końca. I w ten sposób autor w nim chciał przedstawić swój osobisty paradoks. Dotyczący drugiej strony życia, która według autora nie istnieje. Postać na filmiku umiera, po czym wraca do życia, tym samym zaprzeczając istnienie tego życia, przez co powstaje pewien paradoks. Demonic Baby. It's prank, bro! No, osobiście mnie nigdy nie przerażał, ale rozumiem, że co po niektórych mógł, no. The Ring and the Grudge. To dwie serie horroru, które mają masę jumpscare'ów ze strasznymi duchami. I to w sumie tyle. Wall. Dziwaczna animacja, która wygląda jakby z nią sam Gurgi robił. Kiedyś może była straszna, ale dziś to wygląda jak typowy mem z tego roku. Hello, person. Hello, person. Thank you.
Dark Animation Memes. Animation Memes to animacje, jak czyjeś OC tańczy, czy tam robi coś do muzyki. A ich straszne wersje polegają na tym, że są strasznie edgy. Evil Dead 2 Laughing Scene. Evil Dead to nieco mała znana w Polsce spoko seria horrorów, które są bardziej czarną komedią niż horrorem. Tak siak w jednej ze scen, w których główny bohater Ash Williams walczy ze złem, zło opętuje meble i dekoracje, które z dupy zaczynają się śmiać. Ashowi na widok tego już kompletnie odwala i zaczyna śmiać się razem z meblami. Happy Tree Friends to jedna z bardziej popularnych kreskówek, która jest zrobiona w niekoniecznie moralny sposób. Otóż jest stylizowana na taką bajeczkę, którą puszcza się dziecku na dobranockę. Lecz ze względu na to, co się w niej dzieje, dzieciak po niej za chuja nie zaśnie. Bo postacie w tej kreskówce są nieźle sponiewierane i zawsze odcinki kończą się jedną wielką rzezią, której nikomu nie udaje się ani przeżyć, ani w jednym kawałku zginąć. Geneza powstania tej kreskówki jest taka sama jak geneza powstawania wystaw Jamesa Countiego. Tyle, że tutaj twórcy starają się ukazać śmierć w możliwie najbardziej pomysłowy sposób. I to, co za dzieciaka straszyło w cholerę, wraz z dojrzewaniem zaczynało bawić przez to, w jak głupi i absurdalny sposób postacie umierały. To bardzo ważne, żeby zdrowe zęby mieć. The Luna Game. To stworzona w 2011 roku horror platformówką o My Little Pony, a konkretnie o księżniczce Lunie, która trafia do dziwnego miejsca i dzieją się creepy rzeczy. Sama gra jest dosyć słabo wykonana i jumpscary też są takie se, ale według mnie ma to jakiś swój urok. Gra miała też działać jak wirus i do jej ukończenia nie można było jej w żaden sposób zamknąć, oraz mogła ci zmienić tło pulpitu. Powód, dla którego gra była tak amatorsko wykonana, jest taki, że twórca, robiąc Luna Game, ogarniał, jak w ogóle tworzy się gry. Zatem jak na początki, to w sumie chyba nawet nieźle mu wyszło, tak sądzę. A pierwszą część stworzył po to, by wysłać znajomym w formie żartu, który tak mu się spodobał, że stworzył jeszcze kilka części i je akurat wrzucał na strony dla fanów MLP, by zobaczyć ich reakcje i opinie. Z racji, że wtedy były początki internetu, swoje gry wrzucał anonimowo. Bał się podpisać pod nimi, by ewentualnie nie zostać skejtowanym i nękanym za nie. I tak jakoś po dekadzie ogarnął, jak bardzo ta gra wpłynęła na internautów. Postanowił wrzucić post na Reddita, pierwszy raz ujawniając się jako autor gry. Pod postem odpowiadał na pytania i dał też linka do strony, na których są lekkie sprostowania oraz wyjaśnienia. A na końcu strony wrzucił linki do pobrania wszystkich części Luna Game. Leatherface. To całkiem nieźle wymyślana postać ze slasherów. Nawiasem mówiąc, slashery to horrory, w których mamy strasznego mordercę, który na różne sposoby zabija swoje ofiary. Leatherface to nieco upośledzony kanibal, który zawsze dzierży przy sobie swoją piłę mechaniczną, mając na twarzy gnijącą maskę z ludzkiej skóry. Jakbyście się pytali, skąd wziął się sam pomysł na tak pojebaną postać, to główną inspiracją był Ed Gein, który był prawdziwym mordercą i psychopatą. Swoją sławę zawdzięcza tym, że ze skóry i kości swoich ofiar wykonywał oraz ozdabiał meble. A wracając do Leatherface'a, to pomimo dość dużego potencjału na przejebany horror, skończył dość marnie. Bo o ile pierwsze części i dwa remake'i teksańskiej masakry piłą mechaniczną były nawet spoko, tak kolejne części były coraz bardziej gównem bez ładu i składu. Bo każda część była albo czymś w rodzaju remake'u, albo kolejną kontynuacją pierwszej części, podobnie jak z Halloween. Ogólnie teraz uważam, że ta cała seria jest już do wyjebania, a sam gatunek slasherów najlepiej jakby wymarł. Bo już nikogo nie straszy, a twórcy i tak nawet nie umieją napisać ciekawej fabuły i jadą aby po dobrze wszystkim znanych schematach. Username 666. To straszny filmik stworzony dość dawno, bo aż w 2008 roku, przez użytkownika Nana, która specjalizuje się w robieniu tego typu abstrakcyjnych horrorów. A w samym filmiku widać, jak Nana wpisuje w wyszukiwarkę użytkownika 666, który po wpisaniu nie zostaje znaleziony. Nana to jednak nie zraża i postanawia kilkanaście razy odświeżać przeglądarkę. I w międzyczasie tło strony zaczyna zmieniać się na coraz bardziej psychodeliczne.
I na końcu odnajduję ów kanał z trzema szóstkami i włącza filmiki znajdujące się na tym kanale. Widzimy się jakieś szatańskie rzeczy. Sama Nana nie może wyłączyć ani przeglądarki, ani komputera. Cała akcja robi się strasznie chaotyczna, aż na końcu wyskakuje mini jumpscare i film się kończy. Filmik jak na początku internetu jest nieźle zrobiony i wiele ludzi nabrało się, że faktycznie po wpisaniu szóstek takie coś się dzieje. Powstały także creepypasty na temat tego filmiku, ale opowiadają głupoty o szatanie i są ogólnie beznadziejne. Magician Decapitated Wife. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale na YouTube znajdują się filmiki, na których ludzie umierają naprawdę. Co jest dość zjebane, bo wielu użytkownikom tej strony są zdejmowane filmy za byle pierdoły. Tymczasem filmik, na którym koleś sobie strzela w głowę z pistoletu, zostaje nietknięty. Ale wracając, z jednym z takich filmików jest ten, na którym wskutek wypadku na scenie magik piłą dekapituje swoją żonę. I ten widok jest nie tyle co straszny, to po prostu smutny i tragiczny. Weird PlayStation and Xbox Ads. To na pewno znacie. Otóż obie konsole posiadały pewne reklamy, które były przekombinowane aż za bardzo i pokazywały nowoczesność nowych generacji w nieco przerażający sposób. B&D logo. Kolejne logo, tym razem rosyjskiego producenta, które zawiera taką oto dziwną twarz. Logo na przestrzeni lat zmieniło się na nieco przyjaźniejsze. Pawn's Death. Clone High to u nas mało znany serial dla dorosłych, w którym sławne i legendarne postacie zostają sklonowane. Z racji, że z jakiegoś powodu urodzili się jako nastolatkowie, chodzą do specjalnej szkoły dla klonów. I tak, jako główne postacie mamy młodego Abrahama Lincolna, Gandiego, Kleopatrę, Kennedy'ego oraz Joanne Dark i wiele innych pobocznych postaci, w tym nawet zmutowaną Marię Skłodowską Kiri. Jeśli kreska Clone High wam przypomina wyspę totalnej porażki, to słusznie, ponieważ animatorzy tej kreskówki wzorowali się właśnie na Clone High. Swoją drogą, jak tęsknicie za klimatem serialów z początków XXI wieku o amerykańskich szkołach, to tym bardziej polecam. Zresztą cały pierwszy sezon możecie znaleźć na YouTube, więc no. Drugiego sezonu nie ma, bo serial pomimo dużego potencjału został anulowany, ponieważ pewnemu krajowi nie spodobała się reprezentacja ich historycznej postaci. No szkoda. Ale wracając do tematu. W jednym z odcinków JFK zaprzyjaźnił się z Juanem Ponsem de Leonem, który był spoko wychillowanym kolesiem. Obaj w całym odcinku wyrzucali śmieci na ziemię i w którymś momencie pokłócili się jakąś pierdołę. I z racji, że Pons był już w poprzednim odcinku zapowiadany jako postać do odstrzału, ginie w tak samo brutalny sposób jak postacie poszukać przeznaczenia, co jest bardzo smutnym widokiem. Spoczywaj w pokoju, Pons. Ninja Turtles Shock Video. To filmik, na którym mniej więcej tak ubrani żółwia ninja walą konia do pizzy. Dan Howell Halloween Livestream. To popularny angielski youtuber, który kiedyś robił halloweenowe livestreamy i jednego z nich zaczął w ten sposób. Hello! Mexican Doll Tree. O tym miejscu na pewno słyszeliście w topkach. Island of the Dolls jest wyspą pełną strasznych lalek zwisających z drzew i budynków. Miejsce zostało nazwane w latach 50., kiedy to lalki losowo zaczęły pojawiać się na wyspie. Istnieje legenda, w której młoda dziewczynka utonęła i została znaleziona przez jednego z mieszkańców wyspy, który miał przywłaszczyć sobie lalkę dziewczynki, którą miała przy sobie. I to okazało się jednak złym pomysłem, gdyż w którymś momencie zaczął słyszeć głosy zmarłej dziewczynki, żądającej swojej zabawki z powrotem. Przerażony mieszkaniec powiesił lalkę blisko pochówku dziewczynki, lecz jedna lalka miała jej nie wystarczać i tak z czasem mieszkaniec wieszał coraz więcej lalek na drzewach, by zaspokoić ducha. Ale też słyszałem inną historię, w której ten koleś co jakiś czas znajdował na brzegu rozwalone lalki i od tak sobie wieszał je na drzewach, z nudów. Ogólnie sama wyspa dziś pełni funkcję przerażającej atrakcji turystycznej i jest też uznawana za jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc świata. Elmo Eats a Baby. To krótka animacja, która wygląda tak. Goosebumps. Gęsia skórka to serial, w którym każdy odcinek opowiada inną straszną historyjkę. I nie ma co tu za dużo mówić, to po prostu horror dla dzieci. Unedited footage of the bear. Na początku dzieje się to, co w tytule, zostaje nam pokazany niedźwiedź. By później wyskoczyło coś w stylu reklamy z kobietą, polecającą jakiś silny lek o nazwie Clardril. Gdy reklama tak jakby się kończy, zostają nam ukazane dalsze losy tej kobiety.
tle jeszcze przez parę sekund można usłyszeć szybkie informacje o leku, w tym o skutkach ubocznych, w której mówione jest, że lek może powodować maniakalne i psychopatyczne skłonności. Kobieta jadąc autem po chwili widzi ludzi, którzy mają jakiś napad albo są wynoszeni martwi. A jeszcze później spotyka swojego klona i dopiero teraz zaczynają dziać się prawdziwe chore akcje. Ogólnie filmik jest stworzony przez już dobrze nam znany Adult Swim w ramach żartu. Widz miał oglądać to o późnych godzinach z nastawieniem, że to kolejna głupia reklama, by pod jej koniec dostać traumy. Ach, Adult Swim, jedyny kanał w swoim rodzaju. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, że Cardil posiada również stronę internetową, a w niej to. Taki poważny błąd, że aż trzeba było 20 razy to napisać. Ale wracając, w butlego gry o już nieco zapomnianej postaci Felix the Cat, na planszy Game Overu gra pyta nas, czy chcemy kontynuować grę. I możemy wybrać opcję da, czyli tak. Gdy wybierzemy ją, to po prostu cofnie nas do gry. Ale i również możemy wybrać drugą opcję, niet, czyli nie, która po wybraniu pokaże nam Felixa, który rozerwał sobie w brutalny sposób twarz. Obok niego jest także napis mówiący gra skończona. Ogólnie to istnieje parę bootlegów, które też mają taki game over. Nie są już tak mocne jak Felix, ale mimo to wciąż budzą lekki niepokój. Real Demons Caught on Tape. Na YouTube jest pewien fejkowy filmik, który jest całkiem ładnie zrobiony, no może poza jumpscarem na końcu. Ale właściwie to ten temat można podpiąć do każdego filmu z takim tytułem. Większość tych nagrań nawet nie stara się wyglądać wiarygodnie. The Stubbin Music Video. Czasami na YouTube mogłeś trafić na spoko piosenki o nieco niepokojących teledyskach. Niektóre z nich naprawdę były dziwaczne. The Undertaker kidnaps Teddy Long. Tu chodzi o scenę z WWE, kiedy to sędzia Teddy Long zostaje porwany przez Undertakera w limuzynie. Rainbow Scarface Video. Tu chodzi o filmik, na którym siedzi trzech kolesi i dwóch z nich próbuje strasznymi rejcami wystraszyć tego pierwszego. Takich filmów na tym kanale jest sporo i każdy z nich kończy się dość humorystycznie. How about we try something like this? It's Miley! Oh, what is that? Bad Baby. To straszna animacja, w której w jednej ze scen jest dziecko cięte tasakiem, więc może lepiej wstrzymam się od pokazania tego. Pico's School. To gra, w której wciela się w tytułowego Pico i stara się zabić swoich jebniętych rówieśników, którzy odwalili jakiś dziwny zamach na szkołę. Ogólnie to jedna z pierwszych gier na Newgrounds, zrobiona przez założyciela strony, Toma Flappa. Sam Pico jest jedną z maskotek strony i do dziś, 30 kwietnia, istnieje event nazwany Pico Day. Ale wy pewnie kojarzycie tą postać tylko i wyłącznie z Friday Night Funkin. Evil Barney. To coś a la Patrix, ale popularny. I istnieje nieskończona liczba przeróbek na YouTube z nim, robiącym jakieś potworne rzeczy. Eddie Lost Episode. Nie mam chyba gorzej napisanych past niż te o zaginionych odcinkach kreskówek. Nie mam tu za dużo do powiedzenia, to po prostu zaginiony odcinek Edków, w którym dzieją się pokurwione rzeczy bez ładu i składu i tyle. Imo takie coś absolutnie nie nadaje się na creepypasty. Jak już to może, jakby ktoś faktycznie zanimował jakiś odcinek w straszny sposób i wstawił to na YouTube z krótką pastą w opisie, to może by zadziałało. Ale tak to tylko napisane teorie z kreskówek mają jakikolwiek potencjał na bycie czymś strasznym. Jeff the Killer. To już jakby klasyka creepypast, która z czasem straciła to miano, ponieważ fani tej postaci dorośli i ogarnęli, jak bardzo creepypasta i sam Jeff jest niedopracowaną i beznadziejną postacią. Ogólnie prawdziwy gość odpowiedzialny za stworzenie Jeffa nazywał się Killer Jeff i był użytkownikiem Newgrounds w 2008 roku. Jego wersja była czymś w rodzaju rytuału, w którym Jeff miał zostać przyzwanym i miał cię zabić. Z racji, że ta historia nie zdobyła popularności, jakiś inny gość wziął ten obrazek i jego nazwę i stworzył tą niesławną pastą o nastoletnim mordercy, który zabija bez większego powodu i nie wykrwawia się pomimo wyciętego uśmiechu na twarzy. Historia ta nieszczęśliwie dość mocno przypadła do gustu edgy dzieciakom,
które swoimi pojebanymi artami i fanficami zrujnowały już najmniejszy szacunek do tej postaci. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że ta postać tak nie miała żadnego potencjału. Często próbowano poprawić historię Jeffa, ale bez szału. Jeśli chodzi o ten obrazek ze strasznym ryjem, to po sieci krążył fake, że to przeróbka zdjęcia pewnej otyłej dziewczyny, która była prześladowana i rzekomo przez to popełniała samobójstwo. Ogólnie ten mit był dość łatwy do opalenia, bo ta dziewczyna w ogóle nie była podobna do Jeffa. Ani tło się nie zgadzało, ani kształt twarzy obu postaci. Końcowo znaleziono parę zdjęć, które być może są tym oryginalnym, ale nadal nie wiadomo. Slenderman. To kolejny klasyk, który tak samo funkcjonuje jak Rake. Powstał on na stronce Something Awful przez użytkownika o nazwie Victor Search w 2009 roku. Ale prawdziwy okres popularności przypadł mu w 2012 roku, w którym powstała gra Slender 8 Pages, która polegała na znalezieniu tytułowych 8 kartek i tym samym uważaniu, by postać w garniturze bez twarzy cię nie zabiła. Gra mimo prostoty zdobyła ogromną popularność. I bardzo dużo youtuberów nagrało filmik z tej gry, drąc mordę na widok tego plastilinowego ludka. Czemu ja w ogóle zbieram te... Aha, tu jest. Później też powstała nieco bardziej dopracowana gra, Slender Arrival. I też w międzyczasie powstał zajebisty i zajebiście niskobudżetowy serial, Marble Hornets, który miał postać o nazwie Operator. I był on praktycznie Slendermanem. Kilka lat temu powstał także film, ale no kurwa, ten film jest tak beznadziejny, że samo wspomnienie o nim mija się z jakimkolwiek celem. Aby dodam, że śmiechu warte jest to, że od jakiegoś czasu mali twórcy z YouTube'a robią 100 razy lepsze horrory niż wielkie i wysokobudżetowe studia. Ogólnie Slenderman miał tak samo przejebany fandom jak Jeff the Killer, pełny edgy kidosów, które robią z tej postaci prawdziwy ściek. Ale to jeszcze i tak pikuś przy tym, co odjebały dwie fanki tej jakże dobitnie wymyślonej postaci, które by zaimponować Slendermanowi, zadzigały nożem swoją koleżankę. Na szczęście koleżanka przeżyła, a tamte dwa zjeby zostały wrzucone do paki, już nikomu nie zrobią na szczęście krzywdy. Ale wracając, Slenderman zawsze był wyżej niż taki Jeff i inni mordercy z dupy, ponieważ autentycznie posiadał jakiś klimat, był naprawdę dobrze zrobiony. Slenderman był tym strachem przed nieznanym, tą postacią, którą w strachu próbujesz wypatrzeć w ciemności. Jeśli znajdujesz się na jego terytorium, to wiesz, że masz przejebane, bo prawdopodobnie gdzieś pomiędzy drzewami patrzy na ciebie w ukryciu, patrując chwili, w której będzie mógł się dorwać. SmileyJPG. To postać z creepypast wymyślonej chyba w 5 minut o strasznym paranormalnym obrazku z psem, który cię zabije jak spojrzysz na niego o północy czy coś. Ironicznie obrazek sam w sobie jest spoko i ma też drugą wersję, która wygląda nieco jak Jeff the Killer i powstał z połączenia śmiesznego obrazka psa z gębą SCP-087. Później to zdjęcie zostało wklejone na takie tło i dodano mocny efekt czerwieni, proszę. Jack, A Story from the Past. To przygnębiająca historia o Jacku, który był wyjątkowym chłopcem, ponieważ posiadał 13 rąk, za które był wyśmiewany przez swoich rówieśników, przez co postanowił się zabić skacząc z góry i podczas upadku stracił wszystkie dłonie i dziś jest znany jako chłopiec ośmielnica, zamknięty w jakiejś kopule w domu dla dziwaków, martwy. Ale czy na pewno? Ren Simpy Adult Party Cartoon. To jest chyba moja pierwsza z kreskówek dla dorosłych, którą widziałem jak byłem kidosem i jeszcze wtedy nie ogarniałem istnienia takowych tworów. I dziwiłem się, czemu takie rzeczy odwalają się w jakiejś bajce dla dzieci. Swoją drogą ta kreskówka jest strasznie zryta i główne postacie też były dziwne i trochę się ich bałem. Teraz już wiem, że to faktycznie była kreskówka dla dzieci, puszczana na Nickelodeon. I co ciekawe, jakieś 7 lat po zakończeniu tej kreskówki autentycznie zrobili jej pokurwioną i obleśną wersję dla dorosłych. Reklamowaną jako zaginione odcinki. Heh, dziwne, że z tego nie zrobili jakiejś pasty. I jako ciekawostkę jeszcze dodam, że twórca tej powalonej kreskówki jest oskarżony o molestowanie i wykorzystywanie seksualne nieletnich. Tym samym będąc jednym z nielicznych artystów, których dzieło jest tak samo zdeprawowane jak jego autor. Child Play. To seria niezłych slasherów z mordercą, który posiada umiejętność polegającą na tym, że jego dusza może przenieść się do kogoś lub czegoś. I w tym wypadku do lalki, która jako jedyna była pod ręką w chwili jego śmierci. Nie muszę przyznać, że w dzieciństwie strasznie mnie przerażała laleczka Chucky, głównie przez te blizny, jakie doznała w poprzednich częściach.
Później jak już wchodziłem w oglądanie horrorów, sięgnąłem po tą serię i muszę powiedzieć, że jest naprawdę niezła. I ma dobry koncept z tą na pierwszy rzut oka zwykłą lalką, która w każdej chwili może wyjąć nóż i poczęstować nim swoją ofiarę. To w sumie takie to historie dla dorosłych. Ghost in Japan. Tu chodzi o filmik, na którym kobieta skacze pod pociąg i podczas widoku zdruzgotanych obserwatorów całego tego zdarzenia przez moment widać ducha tej kobiety. Red Mist, czy też Squidward Suicide. To beznadziejna pasta o zaginionym odcinku SpongeBoba, w którym Skalmar popełnia samobójstwo. Na YouTube jest wizualizacja tego, która chyba została zanimowana w pańcie. Jedyne co ciekawego mogę o tym powiedzieć, to to, że w samym SpongeBobie jest odniesienie do tej pasty. SCP. Ogólnie fundacja SCP zrodziła się z creepypasty opublikowanej na 4chanie o SCP-173, która była poruszającą się, gdy nikt na nią nie patrzy, rzeźbą, potrafiącą skręcić kark, gdy odwrócił od niej wzrok. Creepypasta była napisana w takim formacie, że paru ludzi to podłapało i zaczęło tworzyć własne potworki. I tak narodziła się fundacja SCP, czyli organizacja zajmująca się zabezpieczeniem oraz utajnieniem istot, miejsc i obiektów anomalnych. Później powstała także gra i w sumie była taka se, bo posiadałaby parę SCP, które już przed nią były dość popularne. Jeśli znudziły wam się pasty, to zapraszam do czytania SCP. Większość z nich jest świetnie napisana, a odkrywanie lore fundacji jest po prostu magiczne. A jeśli wolicie sobie bardziej coś włączyć do słuchania, to polecam kanał Pio, który najebał dość sporą ilość filmików dotyczących SCP. Dirt Gear World. Świat Brudasi to kanadyjsko-australijski serial z kurwa najohydniejszą animacją, jaką widziałem. Amber Alerts and Weather Alerts. To alarmy dotyczące jakiegoś rodzaju zagrożenia dla mieszkańców. W Ameryce pojawiają się często w telewizji i trzeba przyznać, że ukazują się one w dość specyficzny sposób. Wy pewnie kojarzycie te dźwięki od tej dość słabej kopii Slendermana. Garytex, Buff Girl. To odcinek SpongeBoba, który został zbanowany w niektórych krajach, przez to, że straszył dzieci tą sceną. I am now going to assault your mind with subliminal messages. Steven gets covered in pets. To dotyczy jednego z pierwszych odcinków Stevena Universa, w którym Steven posiadł moc, dzięki której mógł zmieniać swoje palce w kotki. Z czasem wymyka mu się to spod kontroli i zaczyna powoli zmieniać się w kocią abominację. I w celu szukania pomocy poszedł do swojego ojca i cała ta scena z ojcem pomagającym Stevenowi była dość tragiczna i smutna. Ale na szczęście ojciec go uratował. Peter Head Explodes. Family Guy jest kreskówką dla dorosłych, zatem może sobie pozwolić na sceny gore, tak jak ta. Bobek. To animacja, w której koleś tak się wysila podczas srania, że aż mu wybucha głowa. Vincent Law w Thriller. Ale jest jedna kwestia, która wciąż mnie męczy. Czy jesteś pedofilem? Squidward Eating SpongeBob Alive. To jeden ze strasznych obrazków. Jak już mogliście zauważyć, z jakiegoś powodu SpongeBob ma ogrom strasznych i przestranych przyróbek. Dora No More. To chytnie zrobiona animacja z równie dziwną muzyką. Ogólnie koleś odpowiedzialny za ten filmik musiał cholernie nienawidzić Dory. Snow White and the Haunted Forest. Często stare filmy animowane miały jakieś straszne lub druzgocące momenty i ta z Królewnej Śnieżki jest tego przykładem. Blank Eyes Gears in Adventure Time. To jedne z spółki postaci spory na przygodę, które swoją aparycją przypominają te wszystkie japońskie duchy. Little Baby Ice Cream. To jest chyba najdziwniejsza reklama lodów na świecie. Freaky Fred. To jeden z bardziej przeżyjących antagonistów z kreskówki Hojrak Tchórzliwy Pies. Freaky Fred to fryzjer, który zwiał z psychiatryka. I jego wygląd jest cholernie creepy, z tym rozdziawionym uśmiechem i maniakalnym spojrzeniem. Ale z tego wszystkiego chyba najgorszy był jego soundtrack, który brzmiał tak. Salad Fingers. To jedna z popularniejszych postaci z Newgrounds, stworzona przez Davida Finfa. Pomysł na tę postać narodził się, kiedy David pokazywał swojemu kumplowi, jak gra na gitarze.
i kumpel, widząc jak David dziwnie zagrał akord C, zażartował, że ma palce jak sałata i he, tak powstał Salad Fingers, czyli seria horror animacji o dziwnym, humanoidalnym stworzeniu, które zachowuje się nieco jak kobieta i każdy odcinek z nim jest przerażający na każdy możliwy sposób. Od animacji przez muzykę w tle, aż po głos naszego zombie-podobnego stworka. Głos podkłada mu sam jego twórca i muszę przyznać, że jest coś bardzo interesującego w jego głosie, że aż nie da się go przestać słuchać. Hello. I like rusty spoons. I like to touch them. The feeling of rust against my salad fingers is almost orgasmic. I must find the perfect spoon. Obejdę, Wallace. To jest zjebany filmik. Nie ze względu na treść, lecz ze względu na historię, jaką się za nim kryje. Ponieważ ktoś wziął filmik, na którym tańczy jakaś chora osoba i przerobił to na coś strasznego, co jest naprawdę niesmaczne. Swoją drogą, osoba na filmiku nazywa się Sandra Crisp. Jest transpłciową kobietą, bardziej znaną pod pseudonimem Godness Bunny. Jak możecie się domyślić, to artystka, tancerka i modelka. A Obey the Wallace to wycięty fragment z jej filmu dokumentalnego. Jeśli chcecie zapoznać się z tragiczną historią tej pani, jednak bym polecał nieco inny film. Godness Bunny – The Forgotten Story of Hollywood Icon, który jest naprawdę świetnie zrobionym dokumentem zrobionym przez syna Sandry, który ukazał swoją matkę nie jak jakiegoś potwora, tylko jako niesamowicie inspirującą kobietę. Gygas in the End of Earthbound. Gygas to główny antagonista Earthbounda, który jest kosmitą i wygląda tak. Twórca Earthbounda w pewnym wywiadzie wyjaśnia, że Gygas jest inspirowany jego okropnym doświadczeniem z dzieciństwa, w którym to miał wejść do złego teatru i tam ujrzeć scenę morderstwa i gwałtu. Po latach dowiedział się, co to za film, ale wracając. Walka z Gygasem do dziś jest dość przerażająca przez tą przekształcającą się muzykę i obraz. A propos obrazu, to podczas pewnego momentu, jeśli odwrócimy do góry nogami Gygasa, to przypomina on już bardziej to, jak wyglądał w pierwszej części. Kujan Gajek. To jakiś koleś, który jest schowany pod stołem. Wystaje mu aby głowa, a na niej jakaś upiorna maska. A obok, niby zamiast ciała człowieka, posiada ciało jakiegoś zwierzaka. I ogólnie to wygląda jak jakaś parodia takiej popularnej atrakcji w Pakistanie, gdzie w jakimś zoo znajduje się również koleś, który udaje pół człowieka, pół lisa. Harry Potter. Ktoś dla jaj lekko zmodyfikował nazwisko Harry'ego na coś w stylu Harry Cipun, czy też Jaracz. I w tym temacie głównie chodzi o flaszówkę z Newground, która polegała głównie na zabiciu Harry'ego. Sharp Tooth. To krótki film animowany o dinozaurach, ukazujących ich naturę. I może trochę smucić widok silniejszego dinozaura, odbierającego dziecku temu słabszemu, by nakarmić swoje dzieci. Rubber Johnny. To krótki film, jednocześnie teledysk muzyczny, w którym występuje dziwaczny stwór imieniem Johnny, który jest grany przez Chrisa Cunninghama. To jest koleś, który pracował nad efektami specjalnymi w filmach Obcy oraz stworzył tą dziwaczną reklamę PlayStation. Yumeniki. Yumeniki to taka darmowa gra stworzona w RPG Makerze przez tajemniczego dewelopera Kikiyama, w której to gramy dziewczynką o imieniu Madotsuki. I głównie w grze podróżujemy po jej snach, by odnaleźć 24 tak zwane efekty, by po zebraniu ich dostać zakończenie. I co ciekawe, sama gra nie opowiada fabuły wprost. I by ogarnąć, o co w niej chodzi, gracz jest zmuszony szukać wskazówek i doszukiwać się znaczeń w samych snach głównej bohaterki. I nie widzę zbytnio sensu rozgadywać się o tej grze, bo na YouTube już ktoś zrobił materiał o niej i jeśli jesteście zaciekawieni tematem, to zachęcam go obejrzeć. Creepy Tape Found in Cruetesia. To niedługi filmik o rzekomo dwóch zaginionych osobach. Jest to po prostu krótki chorwacki film w gatunku found footage. Wiadomo, zaczyna się od jakichś kolesi, którzy wygłupiają się przed kamerą, po czym spotkają jakiegoś dziwnego typa, który początkowo przez nich jest brany za pijaną osobę, by później zaczął ich śledzić aż do finału, w którym w trakcie bezpośredniego starcia... Film się urywa. Podoba mi się nawet, jak ten potwór, czy cokolwiek to było, jest subtelnie wprowadzany. Co prawda dziś ten filmik jest mało straszny, ale ma swój urok. The Sneeze, How Germs Are Spread. To krótka, dość chujowo zrobiona animacja 3D, ukazująca to, jak przez kichnięcie rozprzestrzeniają się zarazki. Scary Stories Tell in the Dark.
To straszna książka dla dzieci, która opowiada o ciekawie wyglądających stworach. Swoją drogą powstał także film oparty na tej książce, ale nie oglądajcie go, bo jest strasznie słaby. Wonka Boatride. Kolejny temat dotyczący Willy Wonki. Tym razem chodzi o scenę z pierwszego filmu, kiedy to Willy wsiada do łódki z tymi ludźmi, co to uniemożliwiają mu dobranie się do ich dzieci. I płyną do tunelu, gdzie tam są ukazywane jakieś dziwne i niesmaczne obrazy. Jest teoria, która twierdzi, że to coś w rodzaju systemu Willy Wonki, zapobiegającego kradzieży i podobne rzeczy zagrażające jego fabryce. Pencil Face. To kolejny straszny short opowiadający o jakiejś dziewczynce, która spotkała dziwacznie wyglądający olbrzymi ołówek. I skoro jest tak duży, to wiadomo, można nim klasycznie rysować rzeczy, które szybko zmieniają się z narysowanych w prawdziwe. I po paru rysunkach dziewczyna decyduje się narysować lizaka, ale jej zbytnio nie wyszło. I lizak zmienił się w czarną dziurę. I to nie mogło skończyć się dobrze. Tiny the T-Rex. Chodzi o scenę z tym skurwysynem. Jakby kogoś zastanawiało, to scena pochodzi z filmu animowanego Rodzinka Robinsonu, który jest taki se, ale ma za to świetne zakończenie. Mr. Krabs Bloodlust. To YouTube poop, wiecie, takie popierdolone przeróbki. Ale akurat ta przeróbka wyróżnia się tym, że jest bardziej w gatunku horror niż autyzm. I do tego robi sobie lekko jaja z tej pasty Samobójstwo z Kalmara, więc no, śmieszne. GQ Monster Ad. To reklama ciasta ciasteczkowego. Z jakiegoś powodu twórcy tego produktu zdradzili w reklamie, że ich produkty są robione przez te stwory, które często są zabijane w reklamach Domestosa. Świetna reklama słodyczy. To ładnie animowany filmik, w którym jakaś blada dziewczyna je swoje własne włosy i to tyle. Happy Meal. Tu chodzi o jakiś pojebany filmik, w którym to Ronald McDonald zabija jakiegoś gościa w lesie. Pamiętam, że jak byłem młodszy, zawsze straszyła mnie miniaturka tego filmu. Scrooge Puppet from the Polar Express. To straszna scena z filmu animowanego Polar Express, w której to widzimy zniszczone marionetki, w tym Scrooge'a, więc no, jest strasznie. A sam film polecam sobie obejrzeć, jest świetny i ma piękną animację. Spooky Buddies. Tu chodzi o jeden z serii tych spierdolonych filmów o gadających psach. Billy the Puppet. Billy to upiorna lalka, którą posługiwał się morderca do komunikacji w filmach Piła. Do dziś sceny z nią robią nawet wrażenie. Pop Cycle by Twisted Dream. To animacja, w której kawaii dziewczyna je loda. Polecam obczaić sobie ten kanał, bo ma wiele zajebiście pojebanych animacji. You're Not Perfect. To ta słynna scena z Hojraka. Chyba będę jednym z nielicznych, bądź nawet pierwszym gościem na YouTube, który wyjaśni wam jej sens. Zatem. W tym odcinku zatytułowanym Perfect, główny bohater zmaga się z tym, że czuje się nieidealny. I ta scena to jego pierwszy z paru snów, które potęgują jego problemy. Ale szczęśliwie odcinek kończy się dobrze, bo pewna poboczna postać uczy Hojraka, że nie ma czegoś takiego jak bycie doskonałym. Mówi mu również, że jest wspaniały taki, jaki jest. To przeklęte nagranie ze zdeformowanym Rickiem Ashleyem. I szczerze mam nadzieję, że to jakiś potwór, a nie po prostu zamazane zwłoki jakiegoś poturbowanego nieszczęśnika. Super Mario 64. Co tu dużo mówić, ta gra zawsze była jakaś taka dziwaczna z tym swoim soundtrackiem i dziwną oprawą graficzną. Przez co również zyskała na wiele creepypast i strasznych teorii. Fallen Angel in Catalonia. To hiszpańskie nagranie, które na pewno nieraz widzieliście i jest to rzekomo aniele, który miał spaść do lasu czy coś. Tutaj chodzi o komiks nazwany Two Babies and One Fox, który zawiera jedne z gorszych fetyszów, jakie istnieją. I wszystko, co w nim jest, macie w tytule. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że pierwszy raz natrafiłem na niego na YouTube. Kraina Grzybów TV. Kraina Grzybów to świetny polski kanał, z którego, no cóż, możemy być dumni, bo jest polski. Zawiera on parę niepokojących i dziwnych filmików nazwanych poradnikami uśmiechu, które wyglądają jak jakiś stary program telewizyjny dla dzieci i jest zajebiście zrobiony. Wszystko w nim jest idealne, od jego retro stylu poprzez genialnie niepokojący klimat, kończąc na muzyce, którą można słuchać godzinami. Z samego kanału powstało wiele teorii i domysłów, co on przedstawia. Dzięki niemu także powstał kolejny kanał, nazwany Kraina X, który analizował Krainę Grzybów. I ten temat zasługuje bardziej na jakiś godzinny materiał niż tylko krótkie omówienie, więc no, dajcie znać, jeśli chcecie.
Realistic Mario asking if you wanna get scared out of your mind. Wanna get scared out of your mind? Poza tym, że w tle słyszeć muzykę z Yumeniki, nie ma w tym filmie nic ciekawego. Ale jeśli chodzi o pochodzenie tego obrazku, jest już ciekawy, bo stworzył go internetowy artysta o nazwie Pixelo, który wykonał na paru postaciach proces zwany Untun. No, czyli dodawał do kreskówkowych postaci realizm. Dzięki czemu nie jeden dzieciak się obsrał na widok pojebanie wyglądających postaci z kreskówek. Pinkie Pie Loses Her Mind. Tu chodzi o odcinek MLP, w którym to Pinkie Pie odpierdala. Bo jej przyjaciółki unikają ją, przez co ta myśli, że już nie chcą się z nią przyjaźnić. Ale końcowo okazuje się, że one tylko próbowały wyrządzić jej przyjęcie niespodziankę. I prawdopodobnie ten odcinek zapoczątkował pewien trend. Jackass Transformation. To ten wątek z Pinokia, w którym to dzieci wraz z Pinokiem przez złe zachowanie zmieniają się w osły. I ta scena kiedyś mną nieźle wstrząsnęła. Kool-Aid Killer. To parodia popularnej w latach 80. maskotki napoju, która jest mordercą i zabija każdego, kto nie pije jego napoju. I tak, parodia powstała od tego samego typa, co stworzył Annoying Orange. Racist Mario. Kolejna parodia, tym razem Mario, który się wkurwił i postanowił zabić każdego uczestnika wyścigu Mario Kart. Nie pamiętam, jak kolega mi to kiedyś pokazywał. I autentycznie przeraziły mnie pewne dwie sceny. Dzisiaj filmik jest bardziej zabawny niż straszny, szczególnie gdy pojawia się Kratos. Fuck you, Kratos! New PlayStation characters never learn! Who is hungry? To krótki film animowany opowiadający o dwóch dzieciach, które zostały porwane przez złego lodziarza, kanibala. I cała fabuła skupia się na ucieczce tych dwóch z domu tego psychopaty. I podczas niej dzieciaki mają szansę brutalnie zabić swojego oprawcę i to robią. Banshee the Green Llama. Na YouTube jest masa filmików z tą zieloną lamą z dziwnym rycem. I w tle zazwyczaj gra jakaś mimiczna muzyka. Dick Logo. Dick! Pingu Nightmare. Czemu to foko wygląda tak przerażająco? Dexter Lab So Eye. To odcinek, w którym Dexter ma dość już swoich okularów i postanawia zrobić sobie laserową operację oka. I o dziwo operacja poszła pomyślnie, przez co widzi dobrze. A nawet zbyt dobrze. Gdyż teraz widzi wszystkie niedoskonałości swojej rodziny i końcowo przerażony tym, jak on może wyglądać, idzie zobaczyć swoje lustrzane odbicie. I okazuje się, że nawet z doskonałym wzrokiem widzi siebie normalnie. Ale czy na pewno? Men in Black Monsters. Z jakiegoś powodu każdego Smitha w filmach Faceci w czerni wygląda przerażająco i dość ohydnie. W sumie to wręcz jak gówno. Ale są wyjątki. Dolphin Muzzle. To filmik gościa, który przedstawia protezę pyska delfina i wygląda dość przerażająco, głównie przez te przyćmane oczy. Sam filmik odsyła do internetowego sklepu, w którym można zakupić sobie protezy pysku różnych zwierząt. I jako fetysz jest to w chuj dziwne, ale jako charakteryzacja do jakiegoś amatorskiego filmu to nawet spoko. Rigby Fear. Tu chodzi o ten odcinek zwyczajnego serialu, kiedy to Rigby i Mordechai oglądają horror o pożerającej ludzi taksówce. Hello, gówno. Valve intro. To intro zawsze miało taki niepokojący klimat, szczególnie dłuższa wersja. Naturalnie intra na przestrzeni lat się zmieniały i co ciekawe znalazłem pewne zaginione intro. Patrzcie na to. Wiedzieliście, że ROG ma takie coś z tyłu głowy? General Scar suffocates in space and dies. Wszystko w tytule. Nowhere. Kolejne dziwne logo. Raka Rakas Ronald McDonald Videos. Ten kanał zawiera wiele porytych filmów z Ronaldem McDonaldem na kwasie. Peppermint Park. Znowu te dziwne mordy. To taki internetowy komiks i by go doświadczyć w pełni trzeba wcisnąć rolkę myszy, wiecie, przez to możecie powoli przewijać stronę. I dzięki temu w komiksie możemy zobaczyć pewną animację. Koreańskie znaczki, no. Zombiaki. No. Oh,
trzeba jechać dalej? Uwielbiam ten komik, coraz spontaniczny filmik Jerry Jokera o nim. Strasznie nostalgiczny widok. A propos azjatyckich komiksów. Junji Ito Mangas. Junji Ito to autor horrorowych mang, które są świetne. Jak chcecie zapoznać się z jego twórczością, to najlepiej zacząć od przykładowo Uzumaki, która jest jedną z jego lepszych mang, a opowiada o miasteczku, które jest zarażone chorobą spirali, gdzie wszystko powoli w pojebany sposób zmienia się w jedną wielką spiralę. Jest również manga Tomi, opowiadająca o tytułowej dziewczynie Tomi, która uwodzi facetów i przez jej podryw każdemu gościowi końcowo odpierdala i próbuje ją zabić. I gdy Tomi zostaje zabita przez swoją ofiarę, okazuje się, że nic jej nie jest i się odradza. Czy też manga Soichi i jego głupie klątwy, która jest bardziej czarną komedią niż horrorem. W niej tytułowy główny bohater Soichi jest dzieciakiem, zafascynowanym klątwami i często za ich pomocą robi psikusy kolegom, które w większości marnie się dla niego kończą. Jest także adaptacja anime, mang tego autora, ale jest ona dość biednie zrobiona, przez co w ogóle nie straszy i aby historie Soichiego są w miarę. Lost Media. Ten temat dotyczy różnych rzeczy, na przykład usuniętych filmów na YouTube, jakichś zagubionych dubbingów z telewizji, czy nawet zaginionej melodyjki ze sygnalizacji przejść dla pieszych. I w większości z jakiegoś powodu materiał o Lost Media mają jakiś taki tajemniczy i cholernie niepokojący vibe. No dobra, to ja może spróbuję jakoś ciekawie zamknąć tę warstwę, opowiadając o Lost Media, które wydawałoby się, że tylko ja je znam. Z góry mówię, że temat dotyczy zaginionej serii fabularnej z Minecraft, więc jeśli cię to nie interesuje, to po prostu odpal kolejną warstwę. No dobra. Chyba było jakoś około 2012 roku. Zdarzało mi się wtedy w półko oglądać przygody z Minecraft, JJ Jockera. I zawsze obok 11 odcinka przygód z Minecraft wyświetlał mi się filmik z jakiejś innej Minecraftowej serii, która nazywała się Niezwykłe przygody z Minecraft. Wiem, oryginalna nazwa. I opowiadało o jakimś typie, co to obudził się w średniowieczu. Jakby kogoś zastanawiało, to grało w jakiejś wersji beta Minecrafta i klasycznie jako texture pack używał doku crafta. A jeśli chodzi o jego skina, to jest na tyle prosty, że mogę go odtworzyć. Ale wracając, w pierwszych odcinkach główny bohater spotkał typa z głosem dziecka, który nazywał się Zielarz. Był też chyba magiem i miał skina Gandalfa czy coś w tym stylu. W kolejnych odcinkach natrafili także na ciamajdowatego pirata, piromana, który przypadkowo spalił swój własny statek. I jego skin jest jedynym, który odnalazłem po latach. I wygląda on tak. Nie ukrywam, że dość szczątkowo zapamiętałem fabułę tego. I moje streszczenie fabuły tego nie będzie zbytnio sensowne, no ale mówi się trudno. Najbardziej zapadł mi w pamięć odcinek z karczmą. Wtedy to bohaterowie chyba na noc mieli się skończyć przed deszczem. I co ciekawe, karczmarz miał te dokładnie takiego samego skina jak nasz protagonista. W którymś momencie, będąc w karczmie, bohaterowie postanowili się z dupy zatańczyć. I pirat puścił muzykę. I w ten sposób w akompaniamencie pirackiej piosenki bohaterowie zaczęli sobie tańczyć. Następnego dnia okazało się, że karczmarz ich okradł czy coś. Ścigali go, ale zdążył im uciec. W którymś momencie bohaterowie udali się do jakiegoś królestwa, nie pamiętam dlaczego. Ale co ciekawe, w królestwie panowała epidemia świńskiej grypy. Wszędzie były świnie. Jeszcze dodam, że w samej fabule był ktoś taki jak Mroczny Buchacha, który był antagonistą pojawiającym się od czasu do czasu na parę sekund. I jakoś pod koniec serii, właśnie w tym królestwie, nastąpił plot twist. Bo okazało się, że przez ten cały czas Zielarz był nim. I w taki sposób dochodzi do walki, w której ginie pirat. Główny bohater, gdy widzi śmierć swojego kompana, wkurwia się. I w 5 sekund neutralizuje wroga. I oczywiście by był happy ending. Protagonista wraca się do domu Zielarza i w domu udało mu się znaleźć książkę, która pomogła ożywić mu kolegę pirata. I koniec. Okej, ta warstwa jest nudna i do dupy, a prawie wszystkie tematy w niej są nieciekawe. Gdyby ten film nie skończył się chujowo, zrobię własną warstwę. Buka. Jeśli spytasz Polaka o jego koszmar z dzieciństwa, to istnieje w chuj wysokie prawdopodobieństwo, że powie Buka z Muminków. Buka to postać znana z różnych adaptacji książek Tove Jansson o Muminkach.
która przeraża swoją aparycją i ogólnym mrokiem, jaka ją otacza. Praktycznie każdy na jej widok strada ze strachu. Zniknął! A najbardziej traumatyczna jest prawda o niej, bo Buka wcale nie jest złą postacią i po prostu przez ten cały czas szuka ciepła oraz przyjaciół. Ale nieskutecznie, bo wszyscy się jej bali. Michi Lew z Teletubisiów. Może to głupie, ale zawsze czułem jakiś taki niepokój oglądając tę baję dla dzieci. Jakby są dosłownie cztery humanoidalne stwory mieszkające w jakiejś dziwnej, kolorowej łące. Zawsze ich otoczenie było dla mnie dziwne, takie puste, bez żywej duszy. A odcinek z Misiem i Lwem dobrze to pokazuje. Ogólnie ten odcinek został później zbanowany za bycie zbyt przerażającym dla młodszej widowni. I nie dziwię się tego, sam się go bałem za dzieciaka. Don't Hug Me, I'm Scared. To krótki serial na YouTube opowiadający o trzech dziwacznie wyglądających kumplach. Możliwe, że mają oni jakieś imiona, ale jak na razie serial żadnego nie zdradził. Więc jest po prostu Yellow Guy, Red Guy oraz Duck. I cały serial jest zrobiony na wzór bajki dla dzieci. I w każdym odcinku do głównych bohaterów przychodzą jakieś dziwaczne postacie i śpiewają jakieś pouczające piosenki. I za każdym razem przyjazna otoczka szybko się kończy i wszystko się robi coraz bardziej chore oraz makabryczne. I to jest totalnie zajebiste, jak bardzo na początku niepozorny jest ten serial, by końcowo zaskoczyć widza psychodelią i dojebanym gore. Oczywiście serial posiada ukrytą fabułę i widz musi nieco przeanalizować odcinki, by dojść do tego, o co w nich tak naprawdę chodzi. A najlepsze w tym serialu jest to, że gdy myślisz, że lepiej być już nie może, wbija drugi sezon, bądź reboot serii i totalnie zwala cię z nóg. Ogólnie ten serial zasługuje na cały materiał. Śmierć na tysiąc sposobów. To dość znany w Polsce serial paradokumentalny, w którym jest ukazywana, och, nie zgadniecie, śmierć różnych osób. Szczęśliwie serial jest jednak utrzymywany bardziej w klimatach czarnej komedii niż jakiegoś dramatu, a ofiary w nim zazwyczaj są przedstawiane w taki sposób, by widz nie czuł specjalnie sympatii do nich. Wiecie, większość ofiar to debile albo zjebani ludzie, którzy giną w najgłupszy sposób, jaki się tylko da. Azergotil 1. Gdybym miał wskazać na kanał z gościem, który najlepiej czyta creepypasty, to byłby właśnie Azergotil. To znaczy, są kanały, które też są spoko, ale ich filmy nie mają takiego dojebanego klimatu jak wyroby tego kolesia. Cieło głosem nawet najgorsze creepypasty brzmią mega arcydzieło. A propos kanału z creepypastami, Psy Gambit. Ten kanał jest tak samo świetny. Jako pierwszy w Polsce rzucił nieco światło na to, jak niedopracowane są niektóre creepypasty i dał nieco rozgłosu pastom, które na to zasługiwały. Stworzył także zajebistą serię miejskich legend, w których to pokazywał i omawiał zajebiste dzieła, bądź po prostu ciekawe rzeczy. Dzisiaj kanał jest zamknięty z dość zrozumiałych powodów, ale dalej można obejrzeć jego filmy. I swoją drogą, mimo jego nowy kanał jest lepszy. Fuzjonek. To kanał, który szczególnie zasługuje, by być w tym icebergu. Bowiem Fuzjonek spopularyzował w Polsce coś takiego jak niszczenie dzieciństwa, nagrywając teorie o kreskówkach, które wielu osobom rozpierdoliły nieco postrzeganie danej serii. I oczywiście teraz widać, że co po niektóre teorie są strasznie rozjebane i głupie, ale kiedyś nawet budziły grozę. Sam Fuzjonek po latach dość żartobliwie podchodzi do swoich starych filmów, więc no, szacun. Człowiek Małpa. To chyba moja ulubiona pasta, ma świetny klimacik i mimo tego, że jest dość zabawna i groteskowa, budzi lekki niepokój, zwłaszcza ten pojebany krzyk. Jakiś fan później zrobił także kolejną część tej historii i jest świetnie zrobiona. Filmy Gurgiego. Gurgi to albo szaleniec, albo nietuzinkowy artysta, który stworzył wiele dziwacznych filmów. Niektóre z nich były na tyle dziwne, że aż przerażały. Zwłaszcza te filmiki, w których Gurgi przebierał się za jakieś dziwne stwory. Swoją drogą minęły już 2 lata, a piątej części jego zajebistej serii Gurgolanda i dalej nie ma. Nadal czekam. Happy Wheels. To była kiedyś bardzo popularna gra. Polegała ona na ukończeniu poziomu przez wybraną postać. I to, co ją wyróżniało na tle innych gier, to gore. Bowiem poziomy w tej grze zawsze były naszpikowane niebezpiecznymi przeszkodami. Przez co mało jaki poziom dało się ukończyć ze wszystkimi kończynami. Nie! Gra miała także opcję dodawania własnych poziomów, co nieco przedłużyło jej okres popularności. I naturalnie dziś gra jest nieco zapomniana i w sumie to została zastąpiona grą Guts and Glory, która jest tym samym, ale z 3D. Swoją drogą, czy wiedzieliście, że Happy Wheels kiedyś miał serię animowaną? Monster House. To film animowany, który był reklamowany jako horror dla dzieci i opowiada o złym nawiedzonym domie, który jest obserwowany przez głównych bohaterów. I głównie przez cały film trójka dzieci odkrywa, że sam dom jest żywy. I oczywiście żaden dorosły im nie wierzy, więc postanawiają sami się z nimi zmierzyć. I świetny jest ten film, a odkrycie, dlaczego sam dom jest zły, nawet wzrusza. Polecam. Coralina.
Jeśli uwielbiacie klimaty dzieł Tima Burtona, to ten film na pewno wam się spodoba. W skrócie opowiada o dziewczynce, co to wprowadziła się do jakiegoś dziwacznego domu, który jest dzielony z jeszcze dziwniejszymi sąsiadami. Sytuacja materialna rodziny głównej bohaterki jest w okropnym stanie. Jej rodzice starają się wygrzewać z tego bagna, przez co zaniedbują swoją córkę, która jest tylko dzieckiem i nie rozumie, dlaczego wszystko jest takie beznadziejne. I w którymś momencie główna bohaterka odkrywa magiczne małe drzwi, które prowadzą do czegoś w stylu innego wymiaru, gdzie tam spotyka lepszą, alternatywną wersję jej rodziców. I oczywiście ten wymiar wydaje się być 100 razy lepszy od jej wymiaru. Jeśli jeszcze tego nie zauważyliście, to film jest zrobiony poklatkowo, a same postacie to marionetki. No, czyli klasycznie do tego stylu animacji film jest zajebiście zrobiony i dopracowany. Momentami jest wręcz magiczny. I nie będę wam więcej spoilerował, sami sobie go obejrzyjcie, by dowiedzieć się, dlaczego znajduje się na tej liście. Z Archiwum X intro. Spoko serial o kosmitach i paranormalnych rzeczach, a intro jeszcze lepsze. Minecraft Obcy. To minecraftowa seria fabularna zrobiona przez twórcę o nazwie Nolif. Opowiada o jakimś koleściu, który obudził się w nieznanym mu miejscu. I tekstur pak zajebiście pasuje do tej serii. Później spotyka jakiegoś uwięzionego typa, którego udaje mu się uwolnić z czegoś w rodzaju celi. I fabuła pierwszego sezonu polega na wydostaniu się obu z tych lochów, czy czymkolwiek to tam jest, i ogarnięcie, o co z tym wszystkim chodzi. Ta seria ma niezły, niepokojący klimat. I po latach nadal się to nieźle ogląda. Smutny autobus. To w chuj głupia reklama społeczna, która opowiada o nienadającym się już do przewozu osób autobusie. I jest beznadziejna, bo zamiast ukazać takowy autobus jako niebezpieczną maszynę, która może doprowadzić nawet do śmierci paru osób, przedstawia autobus w strasznie smutny i ponury sposób, a zakończenie tej animacji jest po prostu okrutne. Nie miej litości dla niesprawnego autobusu, który wozi twoje dziecko. Szczęśliwie na YouTube ktoś stawił alternatywne zakończenie tego, jest w chuj lepsze. Wyspa Niedźwiedzi. Tu chodzi o creepypastę na temat pewnej francuskiej kreskówki, która kiedyś leciała w telewizji pod tytułem Wyspa Niedźwiedzi. W paście jest ona opisywana niezwykle mrocznie. Była mowa o postapokaliptycznym świecie, w którym to gatunek ludzki wyginął. Gadano też o tym, że większość postaci w tej kreskówce była zła i odpierdalała jakieś chore gówno. Przykładowo łapali ofiary i wyrywali im kości, czy też sprzedawali jako niewolników. Sami bohaterowie poruszali się szlakami morskimi, używając tylko pojazdów latających, jakby w wodzie miało czyhać na nich niebezpieczeństwo. Ta cała pasta była pięknie zakończona słowami, że tą kreskówkę stworzył psychiatra dziecięcy. Jeśli obejrzeliście Wyspę Niedźwiedzi, wiecie, że to bujdy. A i autor i psychiatra to dwie różne osoby z tym samym nazwiskiem. Ale jeśli nie obejrzeliście kreskówki, to polecam pastę, bo to jest niesamowite, jak zrobiła z tej gównianej bajki dla dzieci coś ciekawego i wartego uwagi. Ostatni odcinek Berserka. Jeśli oglądacie anime, to jest spora szansa, że kojarzycie Berserka, bo to całkiem spoko zrobione anime, które wydawałoby się, że jest po prostu o średniowieczu. Wraz z fabułą coraz bardziej zmieniało się w dark fantasy. Jej protagonistą jest najemnik Guts, który się pląta od jednej walki do drugiej. Jego tułaczka bez celu kończy się w momencie, kiedy natrafia na bandę Jaszczępia, dowodzoną przez femboya imieniem Griffith. I przez zbieg niefortunnych zdarzeń Guts stał się własnością białowłosego dowódcy najemników. I może jak to mówię, brzmi to źle, ale spokojnie, oboje stają się tylko przyjaciółmi, niczym więcej. Tak czy siak, w anime jest wiele krwistych bitek, gor, ruchania, a z czasem wkradają się nawet jakieś straszne, wielkie potwory. A wszystko to i tak podwaliny pod ostatni, naprawdę mroczny i pojebany odcinek, który jest w chuj mocny i chyba nigdzie indziej nie widziałem czegoś takiego. Polecam. Polecam również po anime zabrać się za czytanie mangi. Oczywiście jeśli anime wam się spodoba. A czemu mówię o mandze, a nie kolejnych sezonach, to sami się dowiecie. Rule 34. To taka zasada internetowa, mówiąca o tym, że jeśli coś istnieje, to na pewno jest tego porno. Często ta zasada jest uznawana za niszczenie dzieciństwa. A propos porna, to było go dużo na Omegle. Nie zliczę, ile razy natrafiłem na czyjeś siury, będąc na tej stronie. A jeśli miałeś dużo szczęścia, mogłeś natrafić także na jakiś jumpscare. Osobiście nigdy na żadnego nie natrafiłem, ja by spotkałem jakichś zjebów i pojebów. A propos pojebów, one man, one jar. Coraz lepsze te przejścia między tematami. Co do filmiku, chyba każdy go zna. Wiecie, i wtedy ten słoik pękł. Najbardziej popierdolone jest to, że koleś, co to nagrywał, do dziś składa sobie różne rzeczy do groty, mając ponoć żonę i dzieci. I swoją drogą, One Man, One Jar należy także do trójcy pewnych popierdolonych filmików. I jeśli chcecie więcej informacji na ich temat, to tu macie polecenia. Chipchan. To kobieta, która po raz pierwszy została odkryta na 4chanie w 2011 roku, a dokładnie została znaleziona na dzisiaj już nieistniejącej stronie z kamerkami na żywo. Pierwszą rzeczą, która wzbudziła zainteresowanie 4chanowców, to sposób, w jaki kobieta spała. Miała siedzieć na krześle z podkulonymi nogami
Jej pozycja wydawała się niewygodna do tego stopnia, że aż ludzie zaczęli podejrzewać, że to livestream ze zwłokami w roli głównej. Jednak po paru godzinach obserwacji kobieta podrapała się po nodze, tym samym zaprzeczając temu, by była ona martwa. Drugą dziwną rzeczą na transmisji były porozwieszane wokół niej kartki z napisami po koreańsku, które po przetłumaczeniu okazały się być jakimś bełkotem. Cały ten obraz wydawał się być dziwny do tego stopnia, że przykuł on uwagę internautów. I zaczęły się długie obserwacje transmisji, podczas której wynikało, że kobieta zazwyczaj śpi przez 4 lub 10 godzin, chociaż zdarzały się wyjątki, że przespała ona cały dzień. W większości zaspiała ona w dość losowych momentach, przez co przybierała dziwne i niewygodne pozycje do spania. Gdy tego nie robiła, to zazwyczaj coś jadła albo przeglądała internet na laptopie. Z czasem zrobiło się ciekawiej, gdyż kobieta zaczęła wieszać nowe kartki z inną treścią, dzięki czemu forczanowcy znaleźli jej bloga. Oraz powoli stawało się dla nich możliwe ogarnięcie, o co w tym wszystkim chodzi. Ich historia wyglądała tak, że w 1999 roku kobieta została porwana przez skorumpowanego policjanta, który wszczepił jej bardzo mały chip w nogę, by ją kontrolować, w tym jej spanie, i nie dopuścić, by kobieta uciekła z miejsca, w którym ją monitoruje. Chip mógł ponoć się przemieszczać, przez co za każdym razem, gdy miejsce chipa zostało przez nią odkryte, zmieniał on swoje położenie i dzisiaj chip znajduje się rzekomo w mózgu kobiety. I tak mniej więcej kończy się ta historia, przez którą kobieta dostała pseudonim Chipchan. Ogólnie po dowiedzeniu się tego wszystkiego narodziły się 3 teorie. Jedna mówiła o tym, że to jeden wielki troll i spoiler, to nie jest troll. Dzisiaj minęło już 20 lat od odkrycia Chipchan i nadal udziela się ona w internecie i ma kanał na YouTube, do którego przejdziemy później. Druga teoria zakładała, że faktycznie kontroluje i obserwuje ją jakiś psychol, by wyłudzić od niej sporą sumę pieniędzy, jaką miała dostać w spadku po rodzicach. I to też raczej bujdy, bo jak wspomniałem, to trwa już 2 dekady. Co na tym etapie czyni cały plan tego policjanta głupim i bezsensownym, nawet jak na kraj, w którym cała akcja się rozgrywa. I końcowo zostaje trzecia teoria, mówiąca, że Chipchan ma paranoję i ogólnie jest w złym stanie psychicznym. I ta teoria jako jedyna się klei i prawdopodobnie jest prawdziwa. Chipchan na chwilę obecną ma kanał na YouTube. Co prawda ostatni raz streamowała na nim 2 lata temu, ale do dziś rzuca dość obrzydliwe nagrania jej stopy, która zazwyczaj ma na filmiku albo jakieś zadrapania, albo bąble i wiecie o co chodzi. Po tym wszystkim co wam powiedziałem, macie pewnie pytanie, czy kobieta otrzymuje jakąkolwiek pomoc i do dziś tego nie wiadomo. Ponoć były jakieś próby skontaktowania się z nią, ale nieskutecznie. I póki co jedyne co pozostaje, to mieć nadzieję, że cała ta historia dostanie szczęśliwe zakończenie. Barbie Avi. To creepypasta opowiadająca o kolesiu, co znalazł jakiś stary, porzucony komputer. I z racji, że sprzęt wydawał mu się przydatny, zabrał go do siebie. I w nim znalazł filmik, który był wywiadem z jakąś kobietą. Niestety filmik miał okropną ścieżkę dźwiękową i nie dało się zbytnio nic z niego zrozumieć. Protagoniście pasta, aby udało się wyczytać z ruchu ust kobiety, że jest ona bardzo niezadowolona ze swojej skóry. Na końcu filmiku scena zmieniła się w jakieś torowisko, które główny bohater rozpoznał i postanowił tam pójść. Podczas przechadzki wzdłuż torów w końcu zauważył jakiś stary dom. Nieco go przeraziła myśl wejścia tam, ale i tak to zrobił. Eksploracja nie trwała za długo, gdyż koleś usłyszał jakiś głośny dźwięk i szybko spierdolił stamtąd. Nieco później uświadomił sobie, że ten dźwięk, który słyszał, oznaczał, że tamtego dnia nie był on sam w tamtym budynku. I na tym kończy się pasta. Jedyne co w niej prawdziwe, to sam filmik, który możecie znaleźć na YouTube. Co dziwne, w paście nic nie ma na temat widocznego na filmiku braku prawej ręki kobiety. Po jakimś czasie internauci dokopali się do tego, kim jest dziewczyna i okazuje się, że ma na imię Sharon i straciła rękę przez incydent ze starą pralką, która miała sama z siebie się włączyć, podczas gdy kobieta wkładała pranie i urwać jej rękę. Są także teorie, że to przez ćpanie straciła rękę, ale szczerze nie wygląda mi ona na jakąś hardkorową ćpunkę. I wpisuj tego w wyszukiwarkę. W internecie można znaleźć listy, słów czy też nazw, które lepiej nie wpisywać w wyszukiwarkę. Czasami te rzeczy mają niepozorną nazwę, na przykład Lemon Party i to jest gejowskie porno ze staruszkami. Strony z tym filmikiem często działają jak wirus, więc uważajcie, jeśli chcecie zobaczyć. Mr. Hands, nagranie z kolesiem robiącym to z koniem. Krokodyl, to narkotyk, po którym pojawiają się plamy na ciele, przypominające wyglądem skórę krokodyla. I końcowa takowa skóra odpada od kości. Jest także niebieski wafel. I to taka zmyślona internetowa choroba, coś a la grzybica miejsc intymnych. Niektóre nazwy są już bardziej oczywiste, na przykład płód Arlekina, to taka przejebana, nieuleczalna choroba genetyczna u dzieci. Często możecie to znaleźć pod nazwą dziecko kosmita, ale w chuj odradzam szukanie tego, bo widok jest przerażający.
Są także płuca, palacza, farmy ciał i dalej chyba już nie muszę wymieniać. Wiecie, to po prostu szokujące oraz drastyczne treści, ale ukryte pod niepozorną czy też ciekawą nazwą. Na YouTube też jest coś podobnego, ale to w większości straszne filmiki. Sad Satan. To horrorowa gra z Deep Webu, która jest w zasadzie symulatorem chodzenia po korytarzach, zawierającym straszną, zniekształconą muzykę i różne niepokojące dźwięki. Ma także straszne obrazki, zdjęcia pedofilii oraz gore. Pierwszy gameplay z tej gry opublikował kanał o nazwie Obscure Horror Corner, który do dziś jest uważany przez wielu za twórcę tej gry. Głównie przez to, że jego gameplay na kanale różni się i jest ciut bardziej dopracowany od gry, która jest do pobrania. Za autora był uważany także ZK, czyli gość, który jako pierwszy udostępnił grę do pobrania. Ludzie później dokopali się do jego kanału na YouTube. Ale w sumie poza tym, że koleś okazał się być aresztowany za posiadanie pornografii dziecięcej w telefonie, nic zbytnio z tego nie wynikło. Do dziś nie można być pewnym, kto tak naprawdę Sad Satana stworzył. I czy coś takiego jak prawdziwa wersja tej gry w ogóle istnieje? Z perspektywy czasu możliwe, że ta gra miała być czymś większym, ale jej twórca zwyczajnie porzucił projekt i skończył się aby na beznadziejnym symulatorze chodzenia, z przekazem mówiącym, że człowiek jest gorszy od samego szatana. Live leak bez gore i tym podobne. Wiem, te strony to upadłe gówno, ale w tym temacie chodzi mi ogólnie o chyba najgorsze ścierwo, jakie można znaleźć w naszym cudownym internecie. I wydaje mi się, że nawet jak nie mieliście styczności z prawdziwym gore, to i tak prędzej czy później jakieś zobaczycie. Czy to w postaci zdjęcia, czy też filmiku. Osobiście pierwszy raz natrafiłem na zdjęcia zmasakrowanych zwłok na YouTube, bo jakiś youtuberek postanowił sobie nagrać Sad Satana bez żadnej cenzury, a YouTube mu tego w ogóle nie zdjęło. I tak, uważajcie na niektóre dziwne filmiki na tej platformie, bo nawet są takie, w których to od czasu do czasu mogą ci mignąć jakieś poharatane zwłoki. Co ciekawe, są także ludzie, co to lubują się w takich treściach i nurkują sobie w stronach, oglądając coraz to bardziej chore gówno. Jeśli oglądacie tego typu treści, to pamiętajcie, że te filmiki to w większości ludzka tragedia, więc nie zachowujcie się jak edgy zjeby.